Dobra, spokój jest tu. No, to hej wszystkim z tej strony Pygy i hello on my stream. I jak tam się macie, nie? O mój Boże, ale dziś zjebani jest to. Kurde. W cholerę gorąco, człowiek nic nie może zrobić, bo kurde się topi. Wiatrak, kurde, na pełnych obrotach działa, nie domaga, bo kurde też jemu pewnie gorąco, a musi dmuchać i dmuchać na mnie. Ech. To jest takie złe, jak ja nie znoszę lata. Ale tegoroczne lato jest naprawdę wyjątkowo gorące. O mój Jezu. To ten. Wait a minute. Dobra, to teraz poczekamy, aż ludzie się zajdą. O kurwa. Tam wszystkich. Hej dronie PNG. I przy okazji też hej piesolo i 7 na Gio 7. No. O mój Boże. Kurde, jak dzisiaj ciężko strasznie jest. Więc no, myślę, że w sumie chciałem dzisiaj jeszcze zrobić jakąś sesję grańskową, ale myślę, że zrobię dzisiaj tylko i wyłącznie fanarty, bo na nic więcej, kurde, chyba nie dam rady, bo... Jesus Christ. Chuj gorąco jest. Dzisiaj arty omygy, mój pomysł się spełnia. No, dzisiaj będziemy te zaległe pokazywać. Patrzyłem na tym, na Gmailu i jakieś 300 maili będzie, więc no, będzie pokazywania, chociaż myślę, że większość z nich to pewnie jakiś spam tylko i wyłącznie, więc tych artów pewnie będzie o wiele, wiele mniej, więc na pewno się z tym uwiniemy wszystkim dzisiaj. Hej, hebi psychopaciec. No, co tam u was słychać, bo mam nadzieję, że dmuchanie wiatraka wam nie przeszkadza, ale no... Nawet jeżeli by przeszkadzało, to nie mógłbym go wyłączyć, bo bym, kurde, padł dzisiaj. To dobrze, dziś jest ten stream, bo ja w weekend wyjeżdżam. No to akurat dobrze się wpasowałem z tego, co widzę. To tak, jest git, nie? Właśnie narysowałem arta w Paint, nawet nie mogę go opublikować. A właśnie, by the way, dzisiaj, jako że robimy streama tylko i wyłącznie poświęconego artom, to ja będę tylko i wyłącznie brał te arty z tego Gmaila, które są zaległe, nie? Dzisiaj żadnych niestety od was raczej artów nie pokażę, bo kurde, fanarty streamowe po zaległych fanartach, nie? To trochę się nie dodaje. Więc no jakby co, to to pokażę w piątek, no nie, bo w piątek planuję jeszcze live'a zrobić, ale nie jestem pewien, czy przez te upały będę miał jakąkolwiek możliwość tego zrobić, nie? Hejo, hej Raidencja. Miałem odpaloną grę pełną ekranową i w tle Twitcha, ja o tym zapomniałem, a tu hej tu PG. No hej Sucharek, hej. No to ma sens. I by the way, nowy ten. Dałem nowy próg do live'owania. Tym razem będą dwie piosenki. Będzie Dominik z American Horror Story plus Otherworld z Final Fantasy X, więc no, jak dojdziemy do tego progu 500 zł, to no, będę odśpiewywał dwie piosenki naraz, a na Protegenta myślę, że w przeciągu następnego tygodnia się zabiorę. I oczywiście, no, rapsy prześlę na mój główny kanał, no nie? I przy okazji jeszcze to, co muszę powiedzieć, to... w przeciągu następnego tygodnia, bo chciałbym też w międzyczasie skończyć ten mój odcinek Miejskich Legend Gier, bo... No, trochę jestem zaległy z tą serią, po pierwsze, a po drugie, kurde, dwa miechy bez żadnego filmiku i tutaj nagle taki bekowy Protegent rap, to myślę, że raczej ludzie nie byliby zadowoleni, nie? A tak to, no, mogę zrobić i to,
Więc hej, ale najpierw chciałbym się skupić na Emily. Chociaż niedużo mi zostało, tylko kurde, mam scenariusz gotowy, muszę go tylko nagrać, jak ja go czytam, później zmontować gameplay i powinno być okej. Okay. Będę czekać, no. Mam nadzieję, że się opłaci. No nie. Twitch ty bulwo. No, Twitch potrafi być bulwą i to straszną. Uskrzydlona husaria w tle pomoże nam wszystkim. Sabaton forever. Ja ten, chciałbym, żeby ktoś z takimi skrzydłami we mnie machał. Hejowo, hej Ashi. How are you? Co tam słychać? O kurwa. Leżę i kwiczę, szczerze mówiąc. Monsterek jeszcze nawet w lodówce się nie wychłodził odpowiednio, żeby był mega, mega zimny. A kurde, jutro jeszcze ten... Muszę do lekarza jechać. Będę musiał o 6 wstać, więc no, zapowiada się nieprzespana noc. Ale całe szczęście, że jutro, a nie pojutrze, bo w czwartek no, mam wolny dzień, w cudzysłowie. Tak, wolny dzień od streamowania. To brzmi, jakbym miał wolny dzień od pracy, ale no, streamowanie to raczej nie moja praca. Może kiedyś jeszcze gram, ale jak coś, to tu jestem. A to spoko. Hej Mari. No, tam zabij wszystkich w tym rankedzie. A! Cicho, ciężarówki! Nie jeździć! Bo zabiję. I tyle. To trochę brzmiało, jakbym był najebany czy coś. Zabijam. O, no to super. I tego, no i... no, tak jak... I w sumie, no, jako że dzisiaj będą fanarty, to raczej takich miaszczych momentów chyba nie będzie, tak myślę, więc, no, heszków może będzie nieco mniej, jak to tylko pokazywanie artów, więc, no, mam jednak nadzieję, że też mimo wszystko będziecie dobrze się bawić, bo te arty chyba są od lutego zaległe, więc najwyższy czas je wszystkie pokazać. Cześć Maciek, sorry, ale nie będę na streamie, bo gram w Yakuza Kiwami 2. No spoko, Kazikun, to... No, do następnego jakby co. No właśnie miałem pisać, że brzmisz jak pijany. W taki upał to każdy brzmi jak pijany. Kurde, biedny Reksion na podłodze się wyleguje raz w tym miejscu, raz w innym miejscu, tylko się kładzie tam, gdzie jest chłodniej, biedny. Musi się męczyć, no. Bo mi to kucami z Bronxu zajechało bardziej niż jakbyś był najebany. Twitch mnie lubi. Nie mogę pisać i oglądać jednocześnie. Serio? Jak to kurde działa, że nie możesz jednocześnie pisać i oglądać? Chyba że na tym, na fonie, ale ja nie, na fonie nie mam zielonego pojęcia, jak ta aplikacja działa. Wiem, że jej dużo brakuje. Ma mnóstwo braków. Ale kurde, żeby nie móc oglądać i pisać jednocześnie, to jest katastrofa. Jak to jest tylko pokaz zaległych artów, to jak długo będzie ten live trwał? Pół godziny? Nie, raczej nie, bo mam jednak 300 maili do ogarnięcia, więc no... Ale też pewnie niektóre z tych maili to będzie pewnie jakiś spam, więc... Może i też szybko przebrniemy przez to. Chociaż kto wie, może jak te arty w miarę szybko pójdą, to może coś jeszcze porobimy. Nie wiem, zobaczymy. Mój pieseł na podwórku w cieniu leży. No to kurde, dobrze, że to chociaż ten cień ma. Ale można oglądać, pisać, czasem morduje z fona. No to pewnie coś się zbugowało tam. Kurde, ja pierdzielę. Ale nie, szczerze mówiąc, ta aplikacja Twitchowa jest... Ma sporo braków. I to strasznych braków, ja pierdziu. Tak czy owak, no. O nie! IQ się boję. Kup mi ktoś umę albo trumnę. A, urnę albo trumnę. O, działa. To zajebiście. No, witam. Hej, Natalka. No, how are you? I tak dalej, nie? Coś dzisiaj czuję, że będzie dziś bardzo mało osób. Ale trudno się mówi, nie? Mało kogo arty interesują, ale co tam. Ja, jak trzeba zrobić, to trzeba zrobić, bo w końcu i tak zwlekałem z tymi artami dość długo. A tak przy okazji, co tam u was słychać? Wszystko jest w porządku? Wszystko jest git? Mam nadzieję. Macie
temperaturę zdatną do życia? Czy nie? U mnie w porządku. Zastanawiam się, czy nie przerobić Linkiewicz w Photoshopie. A, rób. Czemu by nie? Mój pies włożył łeb w miskę z wodą, żeby bardziej chłodno było. No, on przynajmniej wie, jak to, kurde, do czego woda służy. Żeby się chlapać i chłodzić. No, w sumie z Reksiem trzeba by było wodenu zrobić. W sensie, że ten szlauchem polać go trochę. Mieliśmy basenik, no, niewystawiony, ale no, na początku lata było dość gorąco. Było w sumie nawet chłodniej niż teraz, no nie? I później przez cały lipiec było chłodno, to schowaliśmy go. A teraz, kurde, znowu gorąco się robi i chyba znowu go wystawimy. I będzie, i tak chyba będzie. Spoko. Nie mam garnku. A, ganku, komornik ukradł. Ja mam wentylator koło ryja. Ja mam tutaj koło mnie. Cześć, Hejl i Jacek. U mnie pada. O, ty się, człowieku, cieszy, że pada, a nie smutną emotkę dajesz. Ja bym chciał, żeby u mnie padało. Bo ja pierdzielę, dzisiaj tak ciężko było strasznie zasnąć. Ale jak zasnąłem, to chyba spałem dobrze, bo obudziłem się gdzieś tak o 10 dzisiaj. Oddawaj deszcz. Właśnie, podziel się. A u mnie nie jest aż tak gorąco, nawet czasem chłodno. O, też bym tak chciał. O kurde, jutro na termometrze ma pokazywać 40 stopni u mnie. Jak żyć, panie premierze, jak żyć? Tylko leżeć i kurde się rozpuszczać, tak żyć? Ja zrobiłam sobie spaghetti z jakiegoś przepisu z neta i wyszło nawet nieźle. Może od Gracjana Rostockiego, bo on niedawno ten nowy filmik przesłał. O... Jaki to było? Co to było? Gotuj z Gracjanem? Wątróbka z cebulką, o. Jest pyszna i zdrowa i pyszna i zdrowa. I mój pies wariuje, bo ptaki za oknem widzi. Hej, Jakub. Niedługo moja myszka będzie miała klatkę. O, to fajnie. Ona jest bardzo fajniutka i malutka i bielutka. Ja bym ją pogłaskał. Jest taka cute! Wszystkie zwierzaczki są fajne. Ale tak jak powiedziałem, poza pandami, bo pand nie lubię. Kurde. Nie trzeba bronić od samych od siebie, szczerze mówiąc. I ten, właśnie, w piątek, oczywiście zależnie od pogody i ogólnie, będzie ten, kolejny live, nie? Tym razem zrobię jednak ten Nuzlocke, dalszą część. W końcu trzeba. I może, jeżeli mi się uda w niedzielę, to... co byście powiedzieli na live'a z Detroit Become Human? Mógłbym zacząć w niedzielę ogrywać tą grę. To nie. Bo ten, na PS Plusie, jak kupiłem abonament, to jest darmowa i pomyślałem sobie, że no... W sumie też już ją ograłem. Szybko całkiem to poszło. No i no, w sumie myślę, że może jakieś memiczne sprawy z tego będą. Więc no, bo szczerze mówiąc, gra tak trochę średnio mi się podoba, tak naprawdę. Bo ten, porównując do Heavy Raina i Beyond Two Souls, to właśnie tak bym powiedział, że jest na samym środku. No nie, bo Heavy Rain nieco lepszy, Beyond Two Souls to gaz, wciskam do dechy gaz i solony kurczak i wszystko. Pierniczyć to! Tak, uwój się, jestem na tak, memy to będę. To pewnie, to w takim razie mogę spróbować w niedzielę zrobić ten Detroit. Tylko że problem jest taki, że nie będzie w ogóle ani napisów, ani dubbingu po polsku, więc mam nadzieję, że to zdzierżycie. Będę grał prawdopodobnie z angielskimi napisami. Może dubbing zmienię na jakiś inny, nie wiem, francuski, zobaczymy. Bo ja po francusku w tą grę grałem. Trzy noch pop. I hej, hej Oktyc, ale sorry, ja cyrylicy nie umiem. A da się jeszcze tego Spyro ograć w sierpniu? Postaram się, ale nie jestem pewien. Spróbuję. W sumie mamy jeszcze miesiąc, więc na pewno się uda. Na ruskiego chyba nie ma też.
Chyba mi dźwięk spóźnia. Serio? Czej. Jakie gry są za darmo? Bo było może Before the Storm? Nie. Beyond... Nie, było właśnie Detroit Become Human, Heavy Rain, które ogram tak dla jaj, dla trofeów jeszcze raz w sumie na tym PS4 i samochodówka jakaś. Po arabsku. Po arabsku chyba też nie ma. Tylko języki europejskie. Języki europejskie, a polskiego ani widu, ani słychu. No ja pierdzielę, szlak człowieka trafia. Takie wyborowe to jest z tym językiem polskim. Chociaż żeby przynajmniej napisy były czy coś, ale nawet napisów nie ma. Szkoda. No, może trochę. Chociaż z drugiej strony też pewnie jakby było na PS Plus, to też nie po polsku. Więc... A już, no w sumie takie nowelki to wolałbym właśnie z polskim tłumaczeniem ogrywać. No nie, bo tak to nie bym nie musiał słów dla niektórych tłumaczyć. To po niemieckiemu. A zobaczymy, zobaczymy. Dobra, to czas już minął. I myślę, że możemy pokazywać, czy tylko mnie wywala z Twitcha. No mnie całe szczęście nie wywala, bo live cały czas jest. To tak, moment, ty i ty. No dobra, to teraz możemy już zacząć pokazywać jak cię wywala, to może zmieni jakość na nieco ten zmniejszoną. Może to coś da, nie jestem pewien. Hej PG, najczęściej wchodzi PL dubbing, gdy wchodzą duże gry. Hej, hej Fatro i... no ja bym powiedział, że no w poprzedniej generacji, no nie, na PS3, no nie, takiego na przykład Uncharted'a. Dwójkę i trójkę kupiłem tutaj w Belgii, a polski dubbing był z napisami, no nie? W jedynce to nie było w ogóle, a w czwórce to no myślałem myślałem, że też nie ma, ale są tylko napisy chociaż, więc to chociaż jest na plus, no nie? Dubbingu nie ma polskiego, ale są chociaż napisy, więc no to będzie... To jest całkiem git. A kurde, w takim Detroit albo w tym... Pranking Dawn, nawet napisów polskich nie było i trzeba było po angielsku grać. No, hey Saints, 34 Saints. No, to tak, myślę, że możemy zaczynać z fanartami, w takim razie, tymi zaległymi. Nowy folder. Tylko muszę się tutaj trochę przygotować. Powinienem był się przygotować wcześniej, ale... To jakaś minutka roboty tylko, więc nie ma strachu. Błagam, nie pokazuj moich, chyba że to memy. A, no to... Okej, no to jak nie chcesz genia, żebym twoich pokazywał, to w takim razie nie będę, nie? I tak, zaraz, co to ja chciałem powiedzieć, zanim zacznę? Kurde, coś mi się przez głowę przeleciało. Chciałem coś powiedzieć. Ja kurde muszę zapisywać czasami to, co ja mam zamiar poruszyć, jakie tematy przed jakimś streamem czy coś, żebym nie zapominał o tym. Prawdopodobnie będę pomijał niektóre osoby ze względu na pewne zaistniałe okoliczności, o których wolałbym nie mówić. No nie, bo no można powiedzieć, że pewne osoby, które wysyłały wcześniej arty i były całkiem aktywne na live'ach, ostatnio mnie wkurwiły, więc no ci ludzie mogą mnie pocałować w dupę i tyle. Ich fanartów nie pokażę. No i chyba w tym pozytywnym akcentem możemy powoli zaczynać, nie? Jak będzie jakiś ode mnie, to nie pokazuj. No to Jezu, no to wyjdzie, że kurde, jednak będzie pół godziny tych fanartów, jak nie będę mógł pokazywać. I hej potężny kebabie. I przy okazji, jeżeli przeczytam, nie wiem, tam na przykład, że od kogoś, no nie, i będzie czyjś, wiecie, czyjś mail i tak dalej, nie, to ja będę czytał oczywiście maila i jeżeli ta osoba jest na czacie, to może podnieść rękę i powiedzieć, że to ode mnie, to ode mnie! Czy coś takiego, no nie? Oczywiście, no, bo niki mogą się różnić, więc mogę nie ogarniać, więc no. Okej. Czemu Shiroyama tu tak pasuje?
Kto to jest Shiroyama? Albo co to jest? A, i przy okazji będę pokazywał fanarty dotąd. Tych, co dzisiaj przyszły, nie będę pokazywał. Będę pokazywał tylko te zaległe, bo te, które dzisiaj zostały pewnie wysłane tylko dlatego, że robię tego streama z fanartów, no nie? I pewnie tylko dlatego zostały przesłane. Je przesyłajcie po prostu na Yahoo i tyle, bo to jest mail do tych postreamowych fanartów i tyle. No i przy okazji właśnie po dzisiejszym streamie ten e-mail już nie będzie używany, ten Google e-mail, no nie będzie już używany do fanartów. Wiadomo z jakich przyczyn, bo po prostu no już zaległości mam. I mało kto by pewnie chciał tam wysyłać. No kurwa, pokażesz mi kolejną stronę, czy nie? Ja pierdzielę. No więc po dzisiejszym streamie ten od Gmaila nie jest już, nie będzie już używany do jakichkolwiek fanartów, nie? Więc ostrzegam tak tylko. Jeffowych artów nie będziesz pokazywać? Je będę pokazywał ze względu na to, że no, one zostały przesłane przed tym, jak ja zakończyłem serię krapów, nie? I myślę, że to raczej byłoby tak nie fair w stosunku do tych ludzi, gdybym nie pokazał tych fanartów, więc no, więc będę je pokazywał i tyle. Już no, ścisnę te zęby i pokażę, bo no, jak trzeba, to trzeba. Trzeba być sprawiedliwym. Dobra. To możemy już po prostu zaczynać. Od You OK. Będą dwa. Ściągaj się, dziękuję. Twitch, kurwa. Nie dzisiaj, please. To ten, tak jak powiedziałem. Zmniejsz jakość i zobacz, czy będzie ci działać. Bo mam nadzieję, że będzie działać. Bo zwykle to pomaga, bo ten player Twitchowy, tak, on trochę pyty potrzebuje internetowej, żeby działać jak trzeba. Raczej chodzi mi o te shipowe, których mówisz, że nie będziesz... A, te shipowe to nie będę pokazywał tych shipowych, no nie? Więc no, ale te takie normalne Jeffowe to tak... Będę pokazywał. Dobra, to zaczynamy. Pierwszy. Kurwa, jak ten jebany PC laguje mi. Nie laguj! Ja pierdzielę. No, dziękuję. Transformacja do pasu i do ekranu. I tak. Co? Jaka jest geneza? A, nowy killer. Ja tak patrzę. Co ty śmierdzielu, wypierdzielaj! Jak wysłałam wczoraj, to będą? Nie, wczorajsze nie będą. Będą tylko... Ani wczorajszych, ani dzisiejszych nie będą. Nie będą, będą tylko te zaległe. Bo te dzisiejsze, wczorajsze to wysyła się na Yahoo i tyle. Bo jednak muszę wyznaczyć gdzieś tą granicę, nie? Żeby wszyscy mi nie wysyłali tych artów na hura, bo inaczej ten stream się nie skończy. Dobra, i drugi. Transformacja, dopasuj. Nie! I am happy! Hej, kiedy czas na gów... A! No, spierdzielaj, sierściuchu! Nie ma! Nie ma. W kwestii wcześniejszego pytania, Shoryama to nazwa piosenki. A, to w takim razie nie kojarzę. What the gały. A czy wysłanie fanarta nawiązującego do MLGML będzie się liczyło jako Jeffowe? Nie. Ale tak jak, no, tak jak powiedziałem, no... Jeffowe mogą być, tylko żeby nie było, no, shipowe i ohydne i tak dalej. No nie. Jest creepypasta... Pogoda The Killer i zamiast nożem atakuje promieniami słonecznymi. O, ja bym takiego kogoś to bym zabił. Idę amciać ZW. Przeczytałem idę macać ZW. Ale dobrze, że przeczytałem tego to normalnie później. Od Sweet Dominika.
Coś fajnego się szykuje. PGX Jeff. Tutaj jestem ja, patrzę na Monikę. Just Monika, żadnych innych shipów, czyż nie? Okej, spoko, może być. Nie mam z tym problemu. Kurde, to mi trochę przypomina Chromati High School. Ten art style. Naprawdę fajny, naprawdę fajny. Może, możliwe, że to jest inspirowane Chromati. Chromati? Jak to się wymawiało? Tak czy siak, bardzo fajny fanart, dziękuję bardzo. W sumie tak jestem ciekaw. Może ja jednak tą powtórkę nie tylko na replayowy kanał wyślę, ale wyślę też na główny, żeby już, wiecie, ten ostatni odcinek fanartów, żeby został pokazany i wszystko było dopnięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o tę serię. Z Data Jojo Reference? Być może mi bardziej... To właśnie, jak powiedziałem, bardziej mi to do Chromarty pasowało. Ale może to jest i Jojo, kto wie. Ale no, dziękuję, tak czy siak. Od Olivii XD. Widzę coś cute. Tobie macanie w głowie. Ja nie macam! Tak jak wcześniej mówiłam, żeby na główny wysłać. No, no. Tak, tak, mówiłaś. To w sumie zrobię tak. Będzie w trzech miejscach na Twitchu, na replayowym i na głównym kanale, ale co tam. Jak co za dużo, od przybytku głowa nie boli. Okej. Wreszcie nowy film na głównym, jej. Ale ten, jeszcze jak będzie MLG i będzie ten cover Protegenta. Więc, o kurde, czemu mi obróciłeś ten art? Ja pierdzielę OBS, ty bulwo głupia. Tako? Oczywiście, że nie tak. Kurde. O 180. No, do trzech razy sztuka. Więc tak. To jestem ja z futrzakowym kapturkiem i z uszkami. I bardzo fajne, bardzo fajne. Bardzo cute. Więc no, dziękuję bardzo. Mam kawaii oczka. Nawet dwie pary, bo jedne na czole. Dobra, idziemy dalej. Od Kaja. To raczej nie ma nic wspólnego z kanałem, więc to pominę. Od Backmastera. Chwileczkę, tako. PG, jesteś futrzakiem i co nam powiedzieć? Nie jestem! Tam wysłać te wczorajsze na ten Yahoo, bo nie jarzę. Tak, na Yahoo. Chyba wiem, co mi tak zakłóca internet dzisiaj. Siostra się wydziera za ścianą. Dobra, od Backmastera. By mój brat Łukasz. Propsy dla niego. O kurde. A to... Zaraz, to nie jest do Simsów? Bo tak, tutaj widzę drzewa jako trenera z Magikarpiem, jego ulubionym. W sumie Jeff X Linkiewicz. O kurde. Jedna by mówiła ryj, a drugi by mówił idź już spać. No i fajny Feraligatr, fajna Ralc i tam chyba Talon Flame jest. Czerwony kwadrat też. O nie, Simsy. I zielony kwadrat widzę. No bardzo fajne, dziękuję. O, krapowe Simsy, to twój najlepszy live. A dziękuję. Chyba raczej nic już tym Simsom się nie równa, szczerze mówiąc. Chociaż chciałbym jeszcze powtórkę takich Simsów zrobić. Ale zobaczymy. A od Backmastera ten sam. Dwa razy się wysłał. Okej, to już pokazałem. O. Od Antykujona. No trochę taki... Shipowy w cudzysłowie, ale nie jest zły, jest całkiem fajny. Jeff X Linkiewicz, dwie kurwy. Proszę bardzo. PGX Monika, ship tonie. Tutaj PGX Jeff, ship przyjeżdża. A tutaj nawet, nie wiem, Slenderman? Z wykrzyknikiem? O, i mewy są nawet. No. Dziwne, że my się unosimy na tym kartonie.
Czy jak nie oglądam live'a z Simsów, to polecacie? Nie oglądałam. No, jak ludzie mówią, że najlepszy czy coś, no to no, polecam. Było bardzo... Było trochę śmieszków i no... I Jeff jako koń. Okej, idziemy dalej. Od kropki, kropka jej. No, coś do, nawiązane do streamów. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale proszę bardzo. Mleczko. 3,2% Ellen poleca. Mało tłuszczu. To można wypić. Do you want some milk? No, dziękuję bardzo. Kurde, aż nie przypuszczałem, że ktoś tu z tej persony mi arta wyśle. Okej. Okay. Który stream z Simsów z synem Jeffa i Luja? Ten też. W sumie chyba każdy stream z Simsów był okej, okay, a ja zrobiłem ich chyba dwa. O, Pinterest? Nie. Dziękuję. Od Susan Chrzan. Te chyba już pokazywałem na którymś tym. Tak, te arty pokazywałem już na którymś ze streamów. Więc... No, możemy przejść dalej. Bo dobrze je pamiętam. Od Filozofa X'a, okej, okay, pobieram. Ohio, Hei Seon Guk. How are you? Are you fine, thank you? O nie. Dobra, zobaczmy. Zaraz transformacja o 90. Nie, kurde, nie tak! 180 i dopasuj do ekranu. Tak o, dobra. Więc tak, zobaczmy. Runda trzecia. Chwila. To może jednak trochę poteguję. Więc tak. Prawdopodobnie ostatnia runda, bo został tylko jeden region. Podoba ci się skórzana kurteczka? Jest bardzo stylowa, Jezu, ja lubię skórzane kurtki. Nie wiem, nie się no pytam, bo nie wiem, jaki masz outfit. Ten jest całkiem spoko, ten mi się podoba. I tak, zobaczmy poki. Te po niemieckiej stronie są moje, tak? To tak, Rachel Olański, Mimikyu, Salazl, Lycanroc, Decidueye i Mudsdale. No, jest spoko ekipa, tylko zamiast Mimikyu i Raichu bym dał osobiście, jakie ja tam poki miałem, Vikavolt i... Kurde, nie pamiętam już. I Komo, o. I zamiast tego, z tej formy Lycanroca dałbym... ten dzienną, bo jest po prostu fajna. I tutaj mamy Emolges, Coliped, Lipard, Simipur i Galvantula. Pogłaskałbym tego pająka i Chandelur. O. Pogłaskałbym pająka. Jest fajny i włochaty i żółty i elektryczny i robaczkowy. No. Dziękuję bardzo. Słyszałem, że te po niemieckiej stronie są moje. I Chandelure też jest spoko. W końcu, kurde, jest Żyrandolem. On ci dostarcza ogień i światło. No, więc dziękuję. Dobra, to pas. Chwila, moment. Okej, okay, dobra. To pobieram. Od Anime Fox YouTube będą trzy. Ja tylko czekam na mojego arta, którego ci wysłałam na urodziny, a on będzie spóźniony. No, ewentualnie do niego dojdziemy, nie? Więc nie ma strachu. To tak. Raz, dwa, trzy. Tak, zaczynamy. Pierwszy. Zobaczmy. Kurwa, o tako. Tak, to jestem ja na gaśnicy, chyba. Z tym Jakuc i ja siedzący w kącie i patrzący na mój napis.
Jakoż i wczoraj, 3 luty 2019 rok, miałem 13 urodziny, to postanowiłem, że dodam 3 fanarty do jednego fanarta. Mam nadzieję, że jest fajne. O, to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pół roku później, ale zawsze się liczy. Ups. W sensie, że urodziny były wieki temu. A! Kurde, też na moje urodzinowe fanarty, Jezu Chryste. Ale spierdoliłem sprawę, jeżeli chodzi o te fanarty, na serio. Ech. Ups. Okej, drugi. Kurwa, łap się, dziękuję. Nie shipujcie mnie z Jeffem. No, słyszeliście, nie shipować, bo wpierdol. I będę płakał. 3 luty, wczoraj wybierz jedno. Ale to jest właśnie z lutego mail, więc no, to ma sens. Okej. Okay. Jaka jest twoja ulubiona część persony? Dwójka i trójka, takie ex aequo moim zdaniem. Tak o. Nie pamiętaj, na fanartach też będę. No i proszę bardzo, nawet nie raz, bo to chyba po raz drugi Monika się pokazała? Nie, po raz trzeci. Po raz trzeci się pokazała i pewnie nie ostatni. No. Więc thank you very much. Mógłbyś powiedzieć, kiedy masz urodziny, jeśli nie chcesz, to spoko. 12 marzec. Więc dopiero za ponad pół roku. Od Chairlorda. O kurde. Chwila. Dobra, tego jednego nie pokażę. Ale ten jest całkiem fajny, więc go pokażę. Tak o. I od Chairlorda. Czas na piciu. Bleach. Ale kurde, naprawdę bardzo fajny styl. Fajne cieniowanie. Aż się pochwalę, w tym roku byłam pierwsza. Byłaś. Więc no, dziękuję za fanart. Ło, jakie cienie mega. No, bardzo fajne. Okej. Lecimy dalej. Od Asimotek. Ale czy to ma związek z tym, co jest u mnie na kanale? Czekajcie chwilę, zobaczę. O ile komp mi odpali obrazek. Tak jest, słyszałeś może o Digimon Cyber Sleuth? Tak, i zacząłem Hackers Memories na Wicie niedawno. Ale jako, że to... Dobra, to ma związek, więc mogę pokazać. Ale jako, że no, to jest dość długi RPG i mam już zaczęte parę RPGów i muszę je skończyć, to ewentualnie i tak będę kontynuował. Bo w sumie sam jestem ciekaw, jak te, z czym te Digimony się jedzą, nie? I no, tak trochę, no, jako, że mam Vitę i mam możliwość ogrania tego, to czemu by nie spróbować? Co zaszkodzi? I, ale tak powierzchniowo trochę znam tą serię, ale tylko powierzchniowo ze względu na to, że parę odcinków anime widziałem na Jetixie czy na Fox Kidsie, jak jeszcze zostawało nadawane. Więc no, proszę bardzo. PG zamieniony w kuca. Zmień mnie z powrotem w człowieka! Dobrze, że chociaż na dupie tatuażu nie mam. Jestem taki trochę też wychudzony. Ja to bym, kurde, był... 4 razy brzuch tego kuca. No, bardzo fajne, dziękuję. Digimony podobno teraz są dużo lepsze od poków. No ja niestety, jeżeli chodzi o te najnowsze poki, to wypowiedzieć się nie mogę, bo w Let's Go nie grałem, bo nie mam Switcha. Ale no, Ultra Sun i Ultra Moon to było trochę gówno moim zdaniem. No, gameplayowo podrasowali, ale wszystko inne... tak trochę niepotrzebne moim zdaniem było. Nie, bo ten, jeżeli chodzi o Ultra Sun, Ultra Moon, ta gra naprawdę nie była potrzebna, szczerze mówiąc. Myśleliśmy, że to będą jakieś, kurde, remake'i czy coś, no nie? Ale oni, kurde, okłamali na trailerach. Pokazali, jak Pok chodzi za rywalem, dzięki temu ludzie myśleli, że oh my god, czy Poki będą chodzić za nami? Nie, kurde, nie będą chodzić. Wypierdzielać Game Freak z tym gównem.
Alternatywna historia, kurde, dupa nie alternatywna, tak alternatywna, że kurde wklejone scenki na siłę są. Raptem na jednej ręce te scenki można policzyć. Od filozofa X-a. Ja się boję, że będą memy z karaoke, bo nie chcę znowu wiedzieć tego paździerza, który ci wysłałem. Czakowa, Peggy 26, pamiętasz streamy z Sonic Adventure? To mój art jest powiązany z pewnym elementem tamtej gry. No Sonic Adventure, spoko. Pewnie z Bigiem to będzie. Mogę się założyć, albo z Frogim. Ale no, zobaczymy jak dojdziemy. Więc no jakby co, to też mówcie, jak pokażę wasz fanart czy coś. Więc no, o, czapka, bluza, skórzana kurtka. A, outfit mogę sobie wybrać. Czarna bluza i sportowa koszula. O, t-shirt. O kurde, ten jest naprawdę fajny. Płaszcz z kolcami. No ten jest fajny, tylko może bez kolców, bo kolce są niebezpieczne. Zawsze moim problemem, w jakim outficie cię narysować. Teraz znalazłem powiązanie. Otóż w swoim możesz wybrać sobie stylizację. Tylko bez tych, bez kolców, bo one są niebezpieczne. Znaczy no, kolce no tak trochę, takie trochę za mocno edgy by było jak na mnie. Ale płaszcz jak najbardziej. Więc no, i tak to jest art z lutego, ale... No, dziękuję bardzo. Co? Filozof X? Tak. Digi, gry z nimi starały się dorastać widownią poksy, wałkowanie tego i samego i prowadzenie za rękę. W sumie, jeżeli chodzi o wałkowanie, to ja z tym problemu zbytnio nie mam, ale kurde, żeby jakoś ten... Jakoś ta seria ewoluowała, bo od kiedy... Od X i Y mam wrażenie, że ta gra... Że te gry trochę się staczają, szczerze mówiąc, bo... No, szczerze... tak... X i Y było widać trochę, że zostało zrobione w pośpiechu, trochę się śpieszyli, ale ja osobiście no, jestem w stanie wybaczyć X i Y za to, że no, no trochę ubogi na przykład postgame był i inne tego typu rzeczy, bo w końcu to była ich pierwsza główna gra w 3D, no nie? Ale kurde, to co później odpierdzielili, to nie. Nie ma mowy. Kurde, brak Battle Frontiera, ponieważ ludzie wolą grać na smartfonach niż w Poki? No chyba cię pojebało, koleś. No ja pierdzielę. A Battle Frontier to tak coś... No, to był najlepszy postgame w Pokach, jaki kiedykolwiek zaistniał, no nie? I właśnie w Emeraldzie to był najlepszy Battle Frontier w całej serii. No nie? I nie, oni w dupie mają to i poszli, kurde, łatwą drogą i po prostu to wycięli. Więc od Wolf Sun. Sonic XC robiący grilla. Ja rzadko kiedy rysowałem PG, ale jak ostatnio już zrobiłem Marto, to PG był w stroju księdza. A ja byłbym dobrym księdzem. Ogarnij się! Smaży parówy! Za mało krwi na tym grillu jest. Ale na fartuchu przynajmniej trochę jest. I na kapeluszu, i na rękawiczkach. I na skarpecie też. Ja pierdzielę, nie potrafisz być, kurde, czysty, niebieski gnoju. Ale no, bardzo fajne. Fajne kolorowanie. Podoba mi się. Takie, że na zewnątrz linie są takie... ciemniejszy niebieski, a w środku taki jaśniejszy. Fajna sprawa, fajnie wygląda. Ja jestem kobita. Ups, sorry. A nie, to nie wiem, czy to ja coś... Powiedziałem, czy to ktoś na czacie, sorry. Przez ten upał skupić się nie mogę zbytnio. Okej, okay, od... O! O, okej! Okay. Od Kaspra. W Minecrafcie robione. Spójrzcie na to, jaki zajebisty. O, Jesus Christ. Szczerze mówiąc, ja bym nie miał cierpliwości, żeby w Minecrafcie zrobić takiego pixelarta fajnego. No, ale fajny. Jest super, podoba mi się, dziękuję. Jeszcze to serduszko. Nice. Myłabym? Nie, nie będziesz go myć. Nie możesz, nie pozwalam. Pi.
Ashi by macała. Macać tym bardziej nie pozwolę! Wredni ludzie. Idziemy dalej. Od liska. Od liseku. O, proszę bardzo. Od liseku. Będą trzy. Tak, kof, klej. I chyba idziemy. To chyba po kolei jest? Mam nadzieję, że nie, ale dobra. Fan Art for You, pierwszy tytuł. I jako pierwszy chyba idzie. To ten słynny Jeff the Biller! Burrito. Nie, Puzyno. Raczej tam na karteczce pisze. Okej. Zobaczmy dalej, bo to chyba jest. Ma kontinuum. Chwila. PG, nie daje rady. Fan art numer 1. Jakaś kulka mi go daje. A ja jestem wkurwiony. O nie, stron z nojtami mi się nie ładuje. O! Gnojki jedne! Jak mogą? Jak ja donaty dostanę? Mam chorą córkę! Nie, mam chorego synka. On na katar choruje. Jak ja zapłacę za leki? PG plus Jeff równa się HIV. No trochę jest HIV. Nie można oglądać w spokoju streama, bo muszę nosić czosnek albo butle z gazem. Chciałem przeczytać, bo muszę nosić członek albo butlę z gazem. Jezu Chryste, mój mózgu, co ty odwalasz? A no, a fanarty są bardzo fajne. I dziękuję bardzo. Rabbit, nie. Od Remu Bremu. Takie proszę, stop! Tak, ja już wam, kurde, dzięki mnie na serwerze, to co niektórzy już stracili nadzieję na ludzkość. Ja już dawno ją straciłem, więc no. Poczujcie moją rozpacz. Tak, jestem ja. Z zieloną aurą. O, tu Smiledog i Rexio się napierdzielają. I tutaj drzew. O, zielone Wi-Fi, a tutaj czerwone Wi-Fi. I kwadraciki też się biją. Nie, tylko o członkach myśl. Nie myślę! To ma taki katar, że aż wali aż ogniem. No i to bardzo. Jak kichnie, to może parówkę usmażyć, aż ugrillować nawet. Takie, a psik i kurde, wszystko się pali. Pamiętam ten styl. No ja też. A nawet no. Bardzo fajny styl, więc dziękuję bardzo. Co my tu mamy? Chwila. Od Wojtasa. Trochę nie widzę zbytnio. O, okej. Dobra. Więc proszę bardzo. Sorry, ale nie chciało mi się malować tego arta. No spoko. Tylko... Nie, transformacja do pasu i do ekranu, ale tylko będzie trochę ciężko z tym, z napisami. Dobra, tutaj web drzewa to już plus 100 do zajebistości. Katana. Ofiara 1 Jeff the Killer, zabity przez swojego senpaja podczas działania się do niego. Nie szkoda mi Jeffa, zasłużył. Następnie broda twarzy fanfików PG z Jeff. Faner dla PG. Trochę dla dużo tekstu XD. Wiesz, nigdy mu dobie nie wychodzi, więc proszę o wyrozumiałość. Nigdy mi dobrze nie wychodzi. A PG zabójca krawów, mogę podceć nawet tak. Mogę. Penolać taki film nawet. Chwila. Panolać.
Sorry, nie mogę rozczytać. Mój mózg nie nadąża. Ale no, bardzo fajne. No, thank you very much. Fajne przesłać. A, okej, przesłać. Polecić. To ja nie wiem. Tak gdzieś jak dziękuję za fanart. Od Filozofa X-a. W sumie to już dalej luty, o mój Boże. Chyba z lutego będzie najwięcej, bo w styczniu jak zrobiłem ten filmik, to wszyscy dostali nadziei, że fanarty będą regularnie, a tutaj takiego wała niestety. O mój Boże. Tako. Idź spać. Transformacja. Dopasuj do ekranu. Idź się lecz! To część okładki mojego szkicownika. O! O kurde, nawet pałka teleskopowa. Nieźle, nieźle. Do dzisiejszego dnia nie potrafię jej złożyć, bo znowu się zatkała czy coś. Nie potrafię po prostu. W sumie, czy chciałbyś zacząć jakąś nową serię? Ale w sensie serię gdzie? Na streamach? Na kanale? Jeżeli chodzi o kanał, to nie. Ja już i tak tego za dużo mam. Więc nie, więc no. Od Remu Bremu. Nie czytaj na głos. A. Dobra, nie przeczytałem na głos. Na głos. Dobra. Ta pałka wygląda jak śrubokręt. Nie, śrubokręt, no... Ogólnie pałki teleskopowe, no, mają taką rączkę i tak się wydłużają, no nie? I w sumie tak... Można trochę powiedzieć, że to takie trochę śrubokręty, tylko że nie służą do przywiercania śrubek, czy przykręcania, tylko od napierdalania. Chociaż każda broń w ręku... Każda rzecz w odpowiedniej dłoni może stać się śmiercionośną bronią. Taką wykałaczką w oko trafisz, też możesz zabić. To tak, od Remu Bremu. Proszę bardzo. Zamknij się! Gdzieś w styczniu lub lutym 2018 roku. Kojot, ja. Numer 1, dostali puchar. Ja pierwszy, najmniej dobrze odwzorowali mój talent do śpiewania. Ja, 2019, ja. Powiesił się, niebo, ja. A tutaj jestem ja. Moderny Jesus. Moderny Jesus. Jedyne fajne rzeczy w Pokémon Sword and Shield to chyba Duraludon i niektóre nowe formy Gigantamax. Reszta jest średnia, na przykład grafika smutna, na przykład całkowite wypierdolenie większości starych poków lub siepałe, na przykład animacje i to, że modele są przekopiowane. W każdym bądź razie, jeśli będę kupowała kiedykolwiek Switcha, to nie dla tych gier, bo co do Pokémonów, wolę zostać przy dwuwymiarowych odsłonach serii. Pograłbym sobie w szóstą, siódmą genę, ale emulator 3DS by sobie rady nie dał. Chyba właśnie szósta i siódma jest dość dobrze wspierana na emulatorach, na Citrze znaczy się, no nie, ale w sensie, z tego co kojarzę, to można ograć do końca, ale będą po drodze bugi, ale nie takie, które rozpierdzielą ci rozgrywkę do końca, więc no, ograć zawsze można. Ale nie, ogólnie szósta i siódma gena są spoko, ale mogłyby być czymś, kurde, nieco lepszym, tak naprawdę. I mówi to ktoś, kto szóstą generację dał na topce wszystkich generacji Pokémon na drugim miejscu. Bo zgodzę się, gdyby nie to, że ta gra nie została, jakby to powiedzieć, no, że się nie śpieszyli z tą grą, to wyszłoby o wiele lepiej. Ale no, niestety, pośpiech tak to już ma. Okej, i drugi. Od Remu Bremu. To jest Jeff i patrzy się na mnie i help me, bo jestem uwięziony w jego oku. Czemu mi to Bajonetę przypomina? W tej scence na końcu gry, jak Bajonetę w oku zamykają. Ups, sorry za spoilery, ale w sumie tę Bajonetę 1 i 2 ostreamowałem, więc mogę spoilerować ile wlezie. Jakby nie taki Jesus przywitał, to bym od razu do piekła spierdoliła. Ludzie robią do Majzery na Citrze.
A, no. Ja widziałem tam fragmenty, że jakieś romhaki czy coś, no nie, że nuzloki z tego robili, ale ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, jak to ogarnąć, bo ten randomizer, z którego ja korzystam, on chyba działa tylko od pierwszej do piątej, szóstej, siódmej nie obsługuje. Ja mam tylko Switcha, więc będę musiała się nacieszyć Sword Shield, bo ona ma 3DS-a, będę musiała trochę poczekać. No i boli mnie fakt, że wywalili pory roku. Tak, pory roku, kurde, były całkiem fajnym dodatkiem. I jeszcze to, że niektóre poki były zależne od pór roku, to też dodawało tak trochę plus, no nie? Ale po co, kurde, pracować nad czymś, jak można to po prostu wypierdolić i tyle. I oh my god, to jest feature tylko i wyłącznie dla tej geny, żeby była unikalna! Ale nie! Ech. Dobrze, że przynajmniej ubierania trenerów nie wypierdzielili. Od Filozofa X-a. Coś tam z Infinity Gauntlet chyba widzę. Tako. Zobaczmy. Creepypastolandia. Świat Creepypast się zmienił. Całą rzeczywistość uległa zmianie, gdy Jeff zdobył wszystkie kamienie spierdolenia. Następnie zmienił 50% życia we wszechświecie na postacie z gównianych past. O mój Boże, te planety z jego ryjem są genialne. W tej nowej rzeczywistości stala się grupka herosów, na czele której stoi PG, świadczony w walce z postaciami z gównianych past. Razem walczą o przywrócenie wszechświata do normy. Kurde, jakie... O! O, i akurat ta kurtka, którą wybrałem wcześniej. Bez ten fanart jest w pewnym sensie zapowiedzią do innego rysunku, który stworzę jako nawiązanie do Avengers Endgame. Przednie arty, na których było multum postaci Creepypasta Civil War oraz Creepypasta Infinity War, również były nawiązaniami do filmów Kapitan Ameryka Civil War i Avengers Infinity War. Piszę tą w razie wypadku, jakbyś ktoś nie wpadł nawiązania. A, okej, spoko, rozumiem. No, bardzo, bardzo fajne. Transformacja do pasuj. W Endgame umiera Batman, nie ma za co za spoiler. Serio, to jest spoiler? To, szczerze mówiąc, mi to tam trochę zwisa, bo ja tych superbohaterów tam nie oglądam zbytnio, ale... No nie, czemu mi przypomina Kapitana Planetę? Kapitan Planeta Jeff ze zjebanym ryjem. Jak tam Batmana nie ma? Ja tam nie wiem, ja się nie znam na tych uniwersów DC i Marvela, bo ja tylko wiem, że niektórzy bohaterowie są tylko w DC, a niektórzy w Marvelu, ale kto, gdzie i jak, to nie mam zielonego pojęcia. Od Remu Bremu. Dwa fanarty kolejne. Nie oglądałam żadnego filmu Marvela. Masz szczęście! Ale no, ludzie, jeżeli chodzi o te Marvele, to są bardzo wyczuleni na spoilery z tego, co ogarnąłem, ale nie wiem, mi szczerze mówiąc to tak trochę nie aż tak bardzo mi zależy, bo szczerze mówiąc dla mnie to tylko ludzie chodzący w fikuśnych portkach. Takie dla niektórych anime to tylko chińskie bajki, to dla mnie, kurde, Marvel i DC to ludzie chodzący w fikuśnych portkach. Ale no, tak czy siak, mimo tego, że mi nie zależy zbytnio, to no, jak ludziom się podoba, to co zrobisz? I niech się podoba. Ja tych komiksów DC i Marvela nigdy nie czytałem, tylko Kaczor Donald. Ja kupywałem Kaczora Donalda, kiedy byłem młodszy. Tak, tutaj jest drzyw. I tutaj jestem ja, rycerz z zielonym kwadratem, zakrwawionym mieczem. Flagą Belgii, polskim z odznaczeniem. I czy to jest flaga Francji na moim brzuchu, na mojej zbroi? Powiedzmy, że tak, bo nie pamiętam, jakie miała barwy konkretnie, ale... No. A Jeff może spierdalać. Ja tylko Endgame oglądałem specjalnie dla Thanosa. Tam nie wiem, szczerze mówiąc, ten Thanos też wszędzie jest tak naprawdę i... No, mi to osobiście nie przeszkadza, ale powoduje, że jeszcze bardziej nie chce mi się tych filmów oglądać. O!
No i wypierdalaj chuju. Twój nóż jest za krótki w porównaniu z moim kopniakiem i mieczem. Begone, Todd. This is madness. This is Sparta. Tak, to Francja. O, to dobrze. O chuj. Ja lubię memy z Thanosem. Thanos ma taki wygląd, że nadaje się tylko do memów. A ja wiem, kurde, ja nie wiem, co oni w ogóle z tym Thanosem chcieli zrobić tak naprawdę, ale to dlatego, że nie widziałem tych filmów, więc no. Okej. Okay. Od Antykujona będą cztery. Raz, dwa, trzy. Chciało mi się, kurde, odbijać, ale już się przestało mi chcieć odbijać. Temu miałem taką nagłą pauzę. Twój mieczyk jest dłuższy od nożyka Jeffa. Nóż Jeffa to małe gawno w porównaniu do włóczni Brada Browna. Thanos to śliwa. Tak, śliwa, śliwa, ale ma fajną szczenę dużą. Dobra, jeden. Idziemy, bo to po kolei będzie. Ten komiks. Nasza ciężka praca w końcu ma jakieś owoce i wytworzyło nowego rodzaju fandom. Mały, ale skromny i przytulny. Jak ja kurwa nienawidzę mojego aparatu w telefonie, robi jak tak do dupy zdjęcia, że muszę je poprawić w edytorze. Kurde! Jak ja klikam, to co jest większe i coś, co zajmuje pół ekranu, to nie chcę, żebyś mi klikał coś, co jest za tym obrazkiem, który zajmuje pół ekranu. Głupi OBS. Ale tak to jest, jak kurde mi komp laguje. Thanos to fioletowy pieruk. Dwa. Ten. No, ale nie powiedziałbym, że ten fandom jest kompletny. Pomyślmy, co mamy. Fanarty, komiksy, animacje, fantiki, shipy. Dużo się nazbierało tego. Jestem zadowolona z efektu. Idziemy dalej. Trzy. W sumie to zastanawia mnie, czemu wszyscy fikcyjni mordulce, nie tylko Krabowi, zawsze używają noży. Nóż jest całkiem poręczną bronią, szczerze mówiąc, bo no, może nie kuchenny, ale taki scyzoryk czy coś, no nie, to zawsze można scyzorykiem pierdolnąć kogoś. Coś, co w moim fandomie jest od chuja. Masz na myśli OC, ale taki jest sens robienia OC do tego fandomu, przecież to nie ten typ. Chwila. A Jason to co? Jason! Nie rób mi zabawek! Nie potrzebuję twoich zabawek, Jason. Jesteś chuj! Jason! Lekkie, poręczne i przede wszystkim spełnia swoje zadanie. Może kroić chleb. Rado od cioci Lidzi, nie róbcie tego. Ta, neutral. Jesteś dla mnie martwy neutral. Chyba wiem, o co chodzi. Sonikowe OC, czyż nie? O mój Boże. Czasami mogą być straszne. Chodzi o Warhesa, a nie tego kutafona. A! Okej, okay, rozumiem. Tak czy siak, ja słyszę Jason, to myślę albo o... No nie, najczęściej myślę o tym z Heavy Raina, tym małym bachorze, który zginął. Od nienazwanej demo. Dwa fanarty. A, dobra, jeden jest shipowy, to go nie pokażę. Ale drugi jest cute i go pokażę. Proszę bardzo. Jestem ja w kwadraciku. Wydaje mi się, że już chyba go widziałem. Bo jest łatwo dostępny i znajduje się w każdej zagrodzie. Potrzebuję twoich zabawek. Jason to postać z horroru, a nie creepypast. Jest ten Jason the Toymaker czy coś, nie? Art bardzo fajny i też bardzo futrzakowy. O! Cigę, dziękuję za obserwację. Cigę. Trochę jak to japońskie słowo mi się kojarzy. Coś tam... Dużo w Higurashi tego używali. Nie Usoda, tylko
że coś tam nieprawda. Ale no, bardzo fajne. To jest akurat prawda. To mogę skipnąć. O Jezu. A od Remu Bremu. Dobra, ten widzieliśmy, ale pięciu pozostałych nie, więc je ściągam i je już pokazuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Jezu, słyszałem ten dźwięk obserwacji, myślałem, że mi telefon dzwoni. Pięć, nie cztery! Ja pierdzielę, którego nie pobrałeś, chuju głupi. Tego. Nie maksymalizuj mi okienka! Ja pierdzielę! Tylko ściągaj to, co trzeba. No, dziękuję. I nie, nie mówię tu o żadnych portkach czy coś, tylko o fanartach, dobra? Żeby nikt mi tutaj nie miał żadnych skojarzeń. Ale Usoda to właśnie nieprawda, kłamstwo. A ten, Chigaoyo to chyba też. Nie? Hej, Ewelina, Temi. Usoda to raczej, no Usoda to jest kłamstwo. Chigaoyo to chyba też coś takiego, to nieprawda czy coś, no nie? Lady Juleczka, dziękuję za obserwację. Cigał, to mylisz się. A, okej, racja. Racja, racja, no. Dobry PG, dba, by jego widzowie nie mieli skojarzeń. Bo trochę za dużo tego już jest. Cigał, to coś bardziej w stylu błąd, mylisz się. Okej. No to teraz ja się myliłem i teraz już się nie Chigaoyo. Danganronpa się kłania. A no fakt! Sorewa Chigaoyo. To prawda. Dobra, nie przedłużając, od Remu Bremu będzie 5 i 2 chyba mają kontinuum, więc pokażę najpierw te z kontinuum. Jestem ja, robię Naruto Run, widzicie? To jest Naruto Run przed strefą 51. Tutaj ktoś wypierdziela mi gonga i ja upadam, zapierdzielam w ścianę. Nie, rozpierdzielam ścianę, czy nie, to Jeffrey? A nie, to jest Jeffrey, co robi Naruto Run. A, okej, rozumiem. Co za debil. Wysłałeś... Myślałeś, że moc fanfików mnie ożywi. Jeden Jeff nie żyje, a drugi żyje. To zaraz zobaczymy, co będzie z drugim. Zgaduję, że dostanie w pierdol. Co do Higurashi, to mi się bardziej z tym anime kojarzy chyba Shinu. W sensie, że gin czy coś? To w sumie też chyba tego sporo w Higurashi było. Jeff the Killer zrzucony przez PG z balkonu. Nawet w śmierci jego ryj jest szpetny. Co sądzisz o Gahaverse? Nawet nie wiem zbytnio, co to jest tak naprawdę. O nie, wpadł mi chory i pojebanie pomysł połączenia dwóch uniwersów. O nie. Tak, dużo tam tego używali. No, w sumie tak, no bo to było dość krwawe anime i... Asine! Madafaka i takie tam. Dobra, chyba te trzy pozostałe nie są powiązane ze sobą, więc mogę je pokazywać w whatever kolejności. Polak w mieszkaniu Francuza. Francuz w mieszkaniu Polaka. Rusek w mieszkaniu Polaka. Jeff wygląda, jakby chciał nasrać. No... bardzo fajne. PG love PG. Okej. Sine! Moje palce są sine! Albo, nie wiem, twarz. Okej. I tak. Trójca senpai. Mamy gaśnicę, wiadro i lornetkę. I 19 sekund do mej kolekcji martwych gównianych krapów, w której Jeff jest jedynym żywym. Wymiar X11 śmietnik PG. A, to maski. O, kurde. O. I dobrze, gnij tam, mały gnojku. Żeby smród martwych killerów cię zabił. I rozkładających się. Nieprawda, mieszkam z Ruskiem. Jezu, ten gruby G. Jezu, ten gruby PG. No, ja brzusia trochę mam.
Ja lubię ruskich, zwłaszcza ich pisarzy. Zaśmiałam się, bo mój jeden palec jest siny. To mi z nim żyła pękła przy napierdalaniu w LOLa. O Jezu. Dobra, i ostatni fanart. Czy ja tutaj hantle podnoszę? Nie, czy tańczę? Tańczysz tyle, ile żyję. Jakie trzeba było w ogóle tu nie przychodzić. Ale jak się mówił, za dużo Red Bulla, bo inaczej wylądujesz u Jeffa w piwnicy. BG, nie ćpaj tyle, bo zacznę gadać. Reksio, zachowuj się, nagrywam. Uf. A teraz biedny Reksio pewnie gdzieś leży z tej duchoty cholernej, nie może się pozbierać, bo jest gorąco w cholerę. No, więc no, to było na tyle. Dziękuję i idziemy dalej. Dobra, może być, pokażę. Od Black Arrow. Chwileczkę. Harry Jeff Ears, 100% legit, go to sleep. I tam w środku gówniakowi debile, więc no to ma sens. I tak bym ich nie zjadł. Jeszcze jakiegoś syfa bym złapał. Gronkowca albo salmonelle. Okej, okay, thank you. Krapów plus Warhammer 40k. Wiem, to jest czysta herezja jak meth, water white. Ktoś tu nie lubi żelków. Lubię żelki, ale z takimi debilami to ja wolałbym nie jeść tak naprawdę. Okej, okay, od Black Ducky. Zobaczmy. Tak, będą trzy. Tym jeden muszę skontrolować. Dobra, może być, będą trzy. Trzy. Klej. Nie twarde, bo z Biedronki. A, moje jaja są twarde jak żelki z Biedronki. Co ja kurwa powiedziałem? Nieważne. Pierwszy fanart. Transformacja do pasy do ekranu. Czemu to powiedziałeś? Nie wiem! Nie pytajcie! Okej. Okay. PG, I love you. Notka do PG. Powiedz mi, co o tym myślisz, ale szczerze. Sorry za nieczytelne pismo. O, przeczytałem. Tutaj Jeff dostał wiadrem po głowie, a ja jestem cute. Takie, co jest? Nie! Nie możesz dotknąć! Zostawcie mnie! Zwyrole! A fanart jest fajny, dziękuję bardzo. Masz płaski łeb. Nie mam płaskiego, mam okrągły! Ja to widzę. Spokojcie na złote myśli. Nie! Pewnie ktoś już zaraz jakiegoś klipa zrobi, czy coś, więc no. Tak, uprzedzam was. I tak nie mam nic do ukrycia, więc możecie sobie robić. Wybacz, sensei. Dobra, transformacja do pasuj. Życzę udanych walentynek, nie tak jak u mnie, PG sekator. Z czego ten sekator jest? Niestety nie pamiętam tego shipu. Sekatory są fajne, mogą ciąć, więc hej. Jest spoko. Tako. I jeszcze jeden. Dopasuj. I love you, pig. Zdychaj w męczarniach śmieciu. O! Jessica jest w moich... Czym? Chwila. Moich plecach. A! No, to ma sens. Ja to dam na złote myśli. Nie! Jesteście okropni! Pi! No,
Więc dziękuję za fanarty. Idziemy dalej. od Murzy. Tako. Tu. Zrobię ci arta z tym cytatem. Nie. O, Solar Blueberry. O, to już to stara postać jest, ale no. Ktoś jeszcze pamięta ten Sonic Dreams Collection? To była chujnia, że ja pierdzielę. Już Nerd Jeffa ma imię? No, coś tam było. Coś tam było. Genia, dawaj. Jeszcze kurde mnie tutaj gadają, że dawaj? O, słodki Jerzyk. Ja pamiętam. No, ja też pamiętam. To był mój Sonicowy OC. Jak mógłbym go zapomnieć? A, okej, okay, rozumiem, dobra. Od Antykujona. Tako. Już dała. Już dała! I hej, Michał. Zaraz. Aż sprawdzę. Już widzę, że złote myśli serwera się świecą. Moje jaja są twarde jak żelki z Biedronki PG2K19. Okej! Ja nadal pamiętam, jak PG zrobił odcinek z quizów przed tym, jak zaczął robić streamy i stworzył wege wilkołaka mordującego, jak że namawia ofiary do samobójstwa. Kurde, ja też to pamiętam. Dobra, to od Antykujona. Kurde, nie zaznaczaj mi wszystkiego, tylko no, o tako. To jestem ja w petskopowym świecie. Kurde, a MLG jest petskopa, ani widła nie słychu. Pięknie, dzięki ci za to. Jesteście okropni! Przynajmniej był biały, nie to co te inne oce w oczyjebnych kolorach tęczy. Ta, nie, czasami można widzieć różne oce tego typu i te oczyjebne kolory mi się bardzo nie podobają. Są bardzo nienaturalne. Dobra. Od iGamera. Ja płakłam. Teraz ten pecko pochyba się jeden odcinków. A szczerze mówiąc, nawet nie chce mi się tych odcinków nadrabiać, bo straciłem zapał do tego. O, proszę bardzo, Jeff jako bakłażanowy gniotek. Chyba gniotek. Chociaż nie, bardziej mi to na pluszaka wygląda, więc. Ta, bardziej pluszak. Okej. Okay. Thank you. Wróciłam, co mnie ominęło? No, fanarty. Dziś tylko fanarty. O nie, świeżak. Ano świeżak. No to teraz już nie jest świeży, bo... Kurde, nie łap mi tego, czego nie chcę. Kurwa, nie łap mi tego, czego nie chcę. Pojebało cię? Nawet tego w arta przesunąć nie chcę mi. Chyba będę musiał je usunąć. O, ledwo, ledwo, o, udało się. Ale no, chyba mój RAM nie wyrabia i zaraz będę musiał te wszystkie fanarty usunąć i zrobić nowy kolaż. Co do tych kolorów, to im o coś w stylu nie masz do zaoferowania jakiegoś ciekawego i oryginalnego wyglądu OC, zrób z niego chodzącą tęczę, w ten sposób nadrobisz braki swojego nudnego OC. Właśnie też mi się to tak wydaje, że jak ludzie tak robią, to po prostu chujnia i tyle. Brzydko im wychodzi. Bakłażan to jest tylko purple guy. Ja myślę, że bakłażan to jest warzywo. Pinterest. O. O, jakiś ładny art mi podpowiedziało. Wezmę go sobie na później. Czekajcie, niech się załaduje. Albo nie, nie chce mi się. Bo będę musiał nie wiadomo ile czekać. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Od Black Ducky. O. Ale to w sumie niestety nie ma nic w związku z tym, z kanałem. Tu koteczki, nie, ale... Nie. Sorry, nie tym razem.
Spyruś to bakłażan też. No też! Bakłażan to mój obraz z GTA Online. Znowu Pinterest, skip. Od NN. O shit! O kurde! To będzie coś fajnego. Czekajcie. Są trzy. No nie, o to ja, no... To wiem, to wiem. Ctrl X, Ctrl V. Dobra, pokażę wam najpierw szkic. Dlaczego nie pokażesz kotków? Bo no, chciałbym bardziej tylko na fanartach się skupić dzisiaj, nie? Niestety. Więc no, w sumie to może usunę najpierw te wszystkie, które tutaj są, bo boję się, że mi zaraz RAM zapcha i komputer wybuchnie, bo ten Streamlabs, mimo tego, że jest lepszy od OBS-a, mi się wydaje, to jednak niestety jest wolniejszy. I boję się, że jak coś nie tak się stanie. 44 przedmioty! Zobaczymy, jak szybko wszystko usunie. Odpalajcie stopery! No kurde, jakie to powolne, Jezu Chryste! To co to znaczy, że ja jeszcze będę musiał mniej pokazywać w takim razie? Szanuj RAM. Kurde, Streamlabs tak żre RAM, że normalnie mój komputer mówi, że z wysiłku sram! Proszę bardzo. Już nie pamiętam, co tam wysłałem. Zaraz pokażę, zaraz zobaczymy. O, teraz już coraz szybciej się usuwa, bo już coraz mniej rzeczy jest, nie? Ale wy też widzicie, że jak się usuwa, to najpierw tak wszystko wraca do normalnego rozmiaru i później się usuwa, nie? To jest takie kurde brzydkie. Mamy powtórkę z całego strema. Ciągle o tym srańsku. Hello, co mnie ominęło, ponieważ dopiero teraz wstałem? Fanarty. Pierwsza seria fanartów, teraz druga będzie. Okej, więc tak. Od NN, czyli od... Nagio. Tak dużo RAM, że z wysiłku sram. Pozdro dla kumatych. RAM dzielimy na DRAM i SRAM, ale serio jest coś takiego? Dobra, proszę bardzo, pierwszy. Look at this. Jezus, takie fajne. Spójrzcie. A to dopiero szkic. Zaraz wam pokażę fanarta. Tak o. O. Ja pierdzielę, ale fajne. O Jesus. No ten Feraligatr to bestia jest, nie? I NN z Bayleaf. Lubię rysować dinozaury. A ja lubię dinozaury. Są zarąbiste. Ale kurde, naprawdę, naprawdę bardzo fajne. No, dziękuję, dziękuję. I jeszcze jeden będzie. Tutaj. Krokonoł. Jeff Debila. A nie, bardziej na Feraligatra wygląda tak naprawdę, ale i tak. Odgryzł mu łeb i to się liczy najbardziej. Jest kochany. Jakby to jeszcze na wektory przerobić, to omygy. No, bardzo fajne, bardzo fajne. No i teraz... Teraz już wszystko normalnie działa, jak tych fanartów zdjąłem trochę. No, bardzo ekstra. Dziękuję, dziękuję. Naprawdę masz fajny styl rysowania. Sam bym tak chciał! Pinterest, skip. Tutaj nie ma nic, więc skip. Skip. A, ten już widzieliśmy, art od Black Ducky, gdzie zapierdzieliłem gaśnicą w Jeffa, skip. A, to nieważne, to skip. 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 Kurde, teraz chyba zacznie się skipowanie. Znowu Pinterest, skip. Okej, okay, od Cinepa. Czy od Johana, albo Johana. Od Johana, bo w temacie tak było napisane. Jakby to jeszcze na wektory przerobić. A, skip. Okej. Okay.
proszę bardzo. Rzew de bilę albo rzew de mim. Usłyszałam Johannę. Co? Gdzie? Johannę? Johanna! Johanna. Johanna. Zniszczę cię. Przeczytaj synep od tyłu. Nie przeczytałem, bo wiedziałem, że to jest pułapka. Już przeczytałem najpierw w głowie, co to jest od tyłu i nie. No, bardzo fajne. Jeff de Bileu. Jeff de Mim. Mam nadzieję, że kurde będzie się zachowywał jak Mimi. Będzie siedział cicho. Okej, okay, od... o. Pinterest. Skip. Kurde, raz założyłem konto, by zobaczyć, co to, co to za stronka jest i teraz mi kurde spamują. Od Eweliny Daszyńskiej. Okej, okay, to będzie fajny mem. Trochę prawdziwy. Z życia wzięty. Proszę bardzo. Bye bye YouTube, witaj Twitch. No, pasuje i to bardzo. No, dziękuję. Dziękuję. Tako. It was a trap. Zablokuj. W sumie mógłbym, ale i tak ja, tak jak powiedziałem, ja na tego maila z fanartami nie zaglądam. Chyba, że no, robię te całe fanartowe rzeczy, no nie pokazywanie fanartów, ale no, może to był taki trochę błąd, bo wiadomo, no nie chciałem sobie spoilerów robić, no nie? Tymi że widzę fanarty i później ta reakcja, że oh my god, jakie to fajne, to by było trochę sztuczne, nie? Ale dobra. Znowu reklama, skip. Znowu reklama, skip. 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 Skip! O! Okej, okay, od Jana. Chwileczkę. Tak szczerze, to mogłaś napisać jakąś ścianę, tekst, którą PG pewnie zacząłby czytać i bardzo sprytnie umieścić tam słowo siusiak, tu też penis i może z rozpędu by przeczytał, a później dopiero by do tego dotarło, co zrobił. Ha, teraz nie dotrze, bo ja to wszystko widziałem. Więc będę teraz uważał. Okej, proszę bardzo, od Jana. Uwaga, pełne wydanie. Uwaga, PG śpiewa największe hity. No cóż. Ten behemot jest zarąbisty. No i free porn przy okazji. Free porn zawsze jest zarąbiste. To ma sens. Ile mnie ominęło? Półtorej godziny dochodzi już. Więc no, thank you very much. Idziemy dalej. Skip. Jeszcze raz. Tak przeczytał już to słowo, więc można wycinać. Skip. I znowu. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, większość tych... O, chwila, nie skipuj, nie skipuj. Co my tu mamy? O! Alfabet od Antykujona. Czej. Już pobieram. O, to może być coś fajnego. A dobra, zobaczyłam mojego słowego mema. Mogę iść dalej spać. Dobranoc wszystkim. No to na razie. A wszystko to śpiewającym PG zaczęło się od Sanika X i czarnych oczu. Dobra. To tak, lecimy. Alfabet Psy Gambita. I tu podziękowanie dla Mariaka Yandere i Akory, którzy pomogli mi w doborze wyrazów bądź słów, które wiedziałeś do ostatniej grupie liter. Dziękuję jeszcze raz. O, to też dość stare. A jak Arty, B jak Bob, C jak cicho ciężarówki, D jak do szatana dzwoń, E jak emozje, BF jak Feraligatr, G jak Gameboy, H jak Henry Mason, I jak Internet Explorer, J jak jądra smoczego, K jak Kalima, L jak Lugia jest prawie naga. Chwila.
druga część. M jak morderstwo w Kalifornii. N jak Nina Wieczna Dziewica. O jak omlet du fromage. P jak pika chuj. R jak Reksio się spierdział. S jak stopień stopień. T jak toksik. U jak o nie. Żadnego UW pewnie tak powiesz. W jak wypierdalaj Windows 10. Z jak złap mnie za dupę Tails. Mógłbyś wydać własny słownik. Dla ten mój słownik byłby bardzo family friendly. Dla dzieci od lat 3. I już kurde tym okropnym słowem mnie tutaj spamujecie. Jesteście okropni, tyle. Pi. Dobra, lecimy dalej, więc tak. Skip. Naga Lugia wygrała tamten stream. Od Kitsunebi. Kitsunebi. Albo Kitsunebi. Dobra. Już pokazuję. Tako i proszę bardzo. PG versus Jeff the Killer. O nie. Ja jako futrzak. Ale jestem cute. Co my tu mamy? Zielone kwadraty, zielone lamy. Tutaj jest komuch. I tam jest drzew. I pieseł ma dosyć słodkie oczy, są brązowe, ale on mnie Benis denerwuje. Poza tym PG jest bardzo dobrym youtuberem. A dziękuję! Kiedy Protege Trap, postaram się go zrobić przez... w przeciągu następnego tygodnia. Więc no, tak, o, dziękuję. Kurde, nie łap mi tego, co nie trzeba! Dziękuję. O. Więc... lecimy. Skip, bo Pinterest. Znowu! Skip. O kurde, jakiś fajny art mi poleciło. W sumie później popatrzę na te arty, jakie mi poleciło, bo niektóre są naprawdę fajne. Ciekawe, czy się złapie. Ja bym nigdy... Wegeto Futrzak nie jest na tym fanarcie dosłownie. No na tym fanarcie tak, ale normalnie nie jestem. Advertising on Instagram? A po co mi Instagram? Ja nawet tego nie mam. Pinterest, skip. Znowu Pinterest, skip. Czemu mi dało, kurde, w Pinterestie ruchające się lwy? What the fuck? Nie, jak tylko, kurde, daje mi słodkie, nowe idee dla ciebie na temacie psów. I kurde, daje mi pieski, fajne memy z pieskami. Tu kurde, ruchające się lwy! No ja pierdolę! Zaraz wam pokażę. Albo nie pokażę, bo nie chcę się zapisać jako obrazek. Nie wiem, na Discordzie w takim razie prześlę czy coś. Muszę pamiętać. Ile co? No kurde, pieseczki mi pokazuje i co nie tylko. I na samej górze... Nieważne, nie chcę tego widzieć. Dobra, znowu Pinterest skip. To z okazji Króla Lwa 2019. Chcę to zobaczyć, co ty tam przeglądałeś. Zwierzątka słodkie, no! Mówiłem przecież! O mój Boże! Przynajmniej to tak pamiętam. Skip. Rabbit? Skip. Znowu Pinterest, skip. O, od anty... O! Od antykujona. Dobra. Tak o. To naprawdę słodkie zwierzątka. O mój Boże. Dobra. Roses are red, zombies are blue, but my face is fite, so you know I'm true. Mark. No cóż, trudno się mówi, biedny Mark. Tak słodkie, szurkające się. To jest okropne! Dobra, dziękuję bardzo, idziemy dalej.
O wow, a teraz mi pokazało jakiegoś faceta z dziurami, który siedzi goły, na gołej dupie i myśli i z niego wycieka woda. Jak z Jezusa z serca wyciekała krew i woda, to tak z niego wycieka z łydek i z pleców i z dupy. Mój Boże, co ty... Ja z tego Pinteresta usunę! Niech Mark pomaluje twarz białą farbą. O, od Stellar Core'a. Urodzinowe, o mój Boże. Jakie opóźnione! A są dwa... Dwie wersje? Ale pokażę jedną. Tą bardziej zielonkawą. Tak o. Ctrl X. Ctrl V. Gdzie tworzy konto na tej stronie, żeby patrzeć na słodkie zwierzątka Pinterest. Polećmy mu art, w którym jest panie Pietruku Koguciku. Proszę dokończyć ruchanie. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Bardzo fajne, o Jezu. To teraz chyba zaczną się urodzinowe fanarty. O Jesus. No więc dziękuję bardzo. Thank you very much. Bardzo fajnie wyszło. Co my tu mamy? Chwila, najpierw muszę zobaczyć. To by w okularach 3D oglądać. W sumie fakt, ale nie mam niestety takich. Okej, mogę pokazać. Spóźnione 4 miechy, ale chuj. Tak, by the way, to kiedy miałeś urodziny? 12 marca miałem. No, 4 miesiące temu, mniej więcej. Okej, od... Barbary. Barbary D. Transformacja. Dopasuj do ekranu. Moje włosy są najbardziej fabulous. Nie. No dokładnie. Ja jestem najbardziej fabulous. Mój pies ma urodziny 11 marca. Przypadek. Beautiful Barbary Santany. Lepiej późno niż wcale. No tak, bez jaj. Lepiej późno niż wcale. Naprawili w wersji na PSP, gdzie nie dość, że Mark jest biały, to jeszcze Erika zamiast But My Face is White to mówi But I Don't Want Brains dla Yuko i Natsuki z Persony 3 wstęp wolny. Okej. Okay. Znowu Pinterest. Skip. 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 Co kurwa?! A nie, to tylko Pikachu wącha ogon Eevee chyba? To źle wyglądało, ale dobra. Okej, okay, skip. Skip. Znowu ruchające się lwy. Gorzej, ale całe szczęście to tylko mi się przewidziało. Chociaż ten art mógł zostać odebrany dwuznacznie. Kurde, szkoda! No chyba... Co nie zależam, co ich dawajcie tu robią, jak zresztą to jest serio, to jest nie fair. A no. Dobra, to pokażę w takim razie. Od Najpoten. Tako. Tako. Pygy tyleniu, kiedy CNGC. Pygy kiedy CNGC. Ta, ja od tego po prostu spierdzielam, dajcie mi spokój. Czyli no teraz już mniej więcej dochodzimy do ery, kiedy no krapy zostały zawieszone, a później kiedy zostały wypierdolone w kosmos. Chyba, że już zostały wypierdolone w kosmos. Tak, chyba raczej już. Okej, okay, ale bardzo ładnie narysowane, dziękuję. No i no trochę musiałem z tym się borykać, z tym co ludzie pisali, ale z drugiej strony bardzo znaczna większość ludzi przyjęła pozytywnie tą wiadomość, więc no... Ale niestety perełki zawsze takie się trafiały, ale co tam. I tak bardzo fajny fanart i dziękuję. Dziki PG opuścił arenę. A?
jakiś support the fundraiser. Ja jestem biednym studentem, ja fundraiserów nie mogę supportować, bo nie mam kasy. YouTube, wypierdzielaj. YouTube, wypierdzielaj. Skip. O, znowu Pinterest i znowu ruchające się lwy mi wysłał. No kurwa jego mać. Skip. I znowu o temacie piesków. Od Antykujona. To idealne odzwierciedlenie tego, co z fanartami się działo. Odcinek fanartów na czas. Pist. Od NoPG dzisiaj nie zaśnie wszystkiego Pinteresta. Nie, kurde, ja wypierdzielam stamtąd konto i tyle, jak oni będą cały czas mi takie rzeczy wysyłać. I to ten sam, to samo zdjęcie, które widziałem wcześniej. Chociaż najbardziej bawi mnie to, że rzuciłeś krapy przy 26 kasubów. Ludzie dostali wścieklizny i pianę w pyskach, hurdur. PG się skończył, unsub, żal, minęło trochę czasu i masz prawie 30 kasubów. Fajnie się skończyłeś, nie ma co. No bez jaj. Też się dziwię. Chociaż no, teraz no, sobie tak trochę powoli lecą, co ma w sumie sens, nie? Bo nowych filmików nie ma od jakiegoś czasu, więc no. Ale no, za niedługo 30 kafli, więc takiego wała, że się kończy. O, od Antykujona. A niby Google jest złe, a Pinterest to siedlisko hentajów. W sumie nie, to nie jest, nie było hentajowe, tylko to... Było zdjęcie prawdziwych lwów, które to robiły, nie? Żadne hentai, żadne te, tylko w naturze i dziwię się, że coś takiego mi dali, mimo tego, że ja pieski przeglądałem tam. Okej, komunizm w teorii i komunizm w praktyce. W sumie ja to dzisiaj lubię obejrzeć u ciebie stare odcinki z dobrych i gównianych creepypast. No i tak powinno być, szczerze mówiąc. Największy rozgłos artyści dostają po śmierci. Zanaczyścika, ograsz ten VN ze smokami. Nie! Ja żadnych hentajowych rzeczy nie będę ogrywał. Nie, ten Lefi. PG żyje, PG żył, PG będzie żył wiecznie. Dokładnie. No, albo dopóki YouTube się nie rozpierdzieli czy coś. O! O, widzę Poki od Pinteresta, widzę... Ghost Stories. I no. Okej, dobra, idziemy dalej. Tym razem żadnych zbereźnikowych rzeczy mi nie dał. Nie to, że chcę. O, od Mojżesza Maryi. To jestem ja, Megumin i Kanna. Wydaje mi się, że chyba widziałem tego arta. Mam parasol oraz kalosze. I eksplozję. I mam parasol i kalosze i nie jest straszne mi, nie są mi straszne łzy nikogo. A jak chcesz, to ja poszukam spokojnie. Też pamiętam i mocno czekam na kolejną edycję artów z Painta. No w sumie można by było zrobić też w te wakacyjne, nie? Mam nadzieję, że mi się uda. A za 30 lat nagrywać będziesz? Wtedy moje skille w rysowaniu będą na tyle dobre, by wysyłać fanarty. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co będzie za te... Ile lat? 30? Nie mam zielonego pojęcia. No postaram się przynajmniej streamować, nie? Ale czy ja dam radę... To zobaczymy naprawdę. A art bardzo fajny i idziemy dalej. I ten Q. O! Jakiś creepy anime coś. Nie poleciło, ale ja się boję, więc nie. Od Mojżesza Maryi? O! Dwa. I
trzeci jakiś się nie wysłał. Ale pokażę te dwa, bo... Kurde, pobieraj mi dwa! Matole! No, dziękuję! Są! Okej. Ctrl X, Ctrl V. Explosion! Za 30 lat będziesz przed 60 PG. Albo nie, za 30 lat będę miał pół wieku plus 31. O kurwa, aż walnąłem w mikrofon. Dobra, lecimy. Pierwszy. Transformacja, dopasuj do ekranu. Pytania egzystencjalne. Czemu PG na tylu fanartach nosi damskie ciuszki? To ja. Trochę jak Joseph Joestar. I? Nie mam zielonego pojęcia, ludzie lubią tak rysować. I drugi. Tako? Randomowe chibi. Monika, ja i Reksio. Nawet pępuszka ma. O, ten Reksio jest naprawdę cute. Naprawdę bardzo fajny. Dziękuję. Twitch, ty bydlaku, oddaj mi dźwięk. O, Jesus, ten Twitch. Najpierw bananowy Janek, teraz Bartek PG. Nie opuszczaj nas, pugiś. Jest jakiś typ, który ma ponad 50 i działa na Twitchu, więc no. No w sumie no, ale tak jak powiedziałem, nigdy nie wiadomo, nie? Co w przyszłości będzie. Szczerze mówiąc, no. Chciałbym ten robić filmiki i streamować jak najdłużej, nie? Ale czasami życie tak cię w chuja zrobi, że niestety może będę musiał z tego zrezygnować czy coś, nie? Bo przynajmniej na jakiś czas czy coś, no nie? Od Easy Arts. Stylish. No, fajne mam okulary przeciwsłoneczne i fajny uśmieszek. Dzięki niemu słońce mi nie jest straszne. Ten pępuszek jest najsłodszy. No taki X. Taki, wciśnij tutaj. Pępuszka Reksia. On w sumie lubi, jak go po pępuszku drapie. Okej, okay, dziękuję za arta. Idziemy dalej. Od NN. Okej. Okay. Już. Panel komiks, panel 3. O, widzę na tym komiksie znajome mordki. Chwilka. Ty Gracjan Rostocki ma już nie wiadomo ile na karku, a nadal streamuje. Streamuje dalej? Ja myślałem, że on tylko filmiki robi. A co, streamuje Fortnite'a? PUBG? A, przeczytaj, co tam pisze. Już czytam. Przeczytaj na głos. Pozdrowienia dla wszystkich ludzi, w których twarzy bez pytania użyłam na zbiorowym fanarcie. Mam nadzieję, że chociaż uchwyciłam podobieństwo. Nie zabijajcie mnie. Dobra, przeczytałem i to będzie urodzinowe, tak? Spoko. Już pokazuję. O nie, jakiś Chińczyk wbił nam na streama. Panel 1, tak? Panel 2, panel 3. A, to w całości, rozumiem. Dobra, najpierw ten w całości pokażę. W sumie może jak pokażę go całego, to nie będę musiał oddzielnych panelów pokazywać. Okej, dobra. Zobaczmy. Sonic AXD Neutral, Murza, Bailiff, NN, zielony, PG. Nie ma mowy, nie chcę od was żadnych niespodzianek. Już ja wiem, co wam chodzi po głowach. Pewnie znowu będziecie mnie shipować. Happy birthday, PG. O! Sonic, Neutral, KGM, Aglo, Psycho, Dash, Filozof, Antykujon, Murza i Zuza Bloody Tear. I Reksio. O, i buziaka od Feraligatra dostałem. Takie buziaki to mogę dostawać. Bardzo mi się podobają. No, bardzo fajne. Jeszcze Dash jest. Happy birthday, PG. O kurde, naprawdę bardzo fajny art. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Kurde, aż miło na serduszku się zrobiło. Szkoda, że dopiero w lipcu jego widzę, ale no,
tak jak to ktoś powiedział, lepiej późno niż wcale. Zawsze gdy nie znam osoby, piszę jakąś szczegółową w tym miejscu cechę wyglądu, na przykład brata, ale ciebie widzę, więc nazwę cię śmieszny. Więc śmieszny, jak jest nasz fajne gierki. Przeglądarkowe! I właśnie dlatego zostałem streamerem. A jakbym znał jakieś horrorowe gry przeglądarkowe, to bym został bogiem, ale niestety to miejsce jest już zajęte. A fanart bardzo fajny, dziękuję. I modem u mnie, no dokładnie. Tylko że z mojego konta tego... jakby to powiedzieć, z mojego konta... replayowego, nie głównego. O, znowu Pinterest, skip. Znowu skip. O, fajny Swampert jest. Ale nie, skip. Skip to od Google'ów. Skip Pinterest. Znowu YouTube, skip. Znowu Pinterest. Okej. Okay. Od Ratcheta de Soltis Sargiona. Albo od... także znanego jako DQ... myślnik K. DQK. DQK. Okej, okay, dobra. Są dwa. Do mnie replayowego. Ale spoko, dzięki, do widzenia. Dobra, to na razie. Tak o, Ctrl X, Ctrl V. I lecimy. Pierwszy. Grup. Nie, transformacja, dopasuj. Bożu, jestem otoczony przez depili puste dzbany. No, jak streamowałem na YouTube, to tak było. Ale nie wszyscy tacy byli. To trzeba podkreślić. Tak o, i drugi. Transformacja. Pasuj do ekranu. PG The Fab Queen. Twoje włosy są piękniejsze od mojej przyszłości. O Jezu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo fajnowe. Oba fanarty są. No, thank you very much. Lecimy dalej. Skip. Skip. Znowu Pinterest, znowu Pinterest. Znowu Pinterest, znowu pieski. Tym razem mi jakieś wilki dało, ale te wilki są fajne i się nie ruchają, więc jest git. Twoje włosy są piękniejsze od mojej przyszłości. O! Od Natalii. Od Irden, o! Okej. Okay. Czy ktoś mówił o tym... wilkołarkowym OC, który zrobiłem na samych quizach? Proszę bardzo, oto on. Transformacja. Dopasuj do ekranu. Proszę bardzo. Włochaty wilkołak, wegetarianin. Dzisiaj wege, jutro homo. A już miałem się pytać, czy te wilki też się ruchają. W sumie to najpierwsze streamy PG były na Twitchu, tak? Więc w sumie to pod tym względem taki powrót do korzeni PG zrobił. Tak, tak, były te najpierwsze. Kiedy one były? Ja pierdzielę. 4 lata temu? 5? 2000 chyba 13 albo 14. Ale no, co to jest? To jest moje OC creepypastowe, które stworzyłem własnoręcznie na samych quizach. Dawno temu. Co mnie ominęło, bo byłam orzechy zbierać. No troszkę fanartów. No, więc dziękuję bardzo za tego wilkołaka. Amnezja była na Twitchu ogrywana, nie? Była, na Twitchu. Okej, okay, Pinterest. Teraz warzywka mi dał. YouTube. Pinterest. Znowu. O! Od Antykujona. O kurde, dobra. Zaraz zobaczymy, czy to będzie prawda, czy nie. To, co pokażę wam. Wklej. Ale najpierw pokażę wam arta.
od Antykujona. This is so spooky, PG, please play Silent Hill theme. No i zagrałem. Tylko którego Silent Hilla, bo każdy Silent Hill chyba miał swój team. No z 4 lata temu to było, moje pierwsze streamy u ciebie. Wtedy jeszcze moda nawet nie miałeś. No pamiętam, pamiętam. Okej, okay, to był art i teraz mem. I zobaczymy, czy to będzie prawda, czy nie. Sami mi powiecie. Dobra, Pugi na pastach. Kurwa jego mać, emo zjeby. Kolejny plagiat tego debila, ja pierdolę. Chcę do domu, jestem w domu, ale nie, ale chcę mi się spać. Czy tak trudno wymyślić coś nowego? Ja jebie. Mój Boże, daj mi krzyż. Pugi na live'ach. Ej, wszyscy! Nikogo nie olewam, słowo daję. Co, Reksio? Ale ja jestem nieco nieśmiały i wrażliwy. Och, dziękuję za donate'a. A, bardzo mi miło. Dobry dzień mieliście. No i dziękuję bardzo. www.pi.com True. O, jeszcze coś tam w tle jeździ. Bo nie byli potrzebni, bo tak było 15 osób, to było święto. PG Alexa play despacito. No. Więc... Tak, ale mimo tego na live'ach też potrafię się wkurwić. Very true, więc no, lepiej tego kotecka nie drażnijcie, bo będziecie mieli później problemy. I to mocne. Okej, okay, więc no, dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Pinterest. Skip. Skip. Jak na tego Roma. A, to już widzieliśmy, to od Jana. Okładka albumu z coverami. Nie drażni kotecka, bo zmieni się w pieseła. Dokładnie. Albo kot też może być wredny, nie? Ja pierdzielę, jak szybko to idzie. Odebrane 184 maile mi zostało, a mieliśmy wcześniej na samym początku 250 ileś. Więc no, szybko to pójdzie, kurde. O, zwierzaczki. Ładny mi się mi dało. Pamiętam, jak te pierwsze streamy oglądałem, ale konta nie miałem, po czym w sumie je założyłam, bo PG skończył z tymi na YouTube. Mam nadzieję, że to zbytnio nie było dla was żadnego, że nie był to dla was żaden problem tak naprawdę, bo no. Jednak tą zmianę musiałem zrobić, bo inaczej. Kurde, albo YouTube, albo Pinterest. Teraz cały czas mi się pokazuje, czekajcie. Nie drażni kotecka, bo zmieni się w lwa. Dalej. Pinterest. Kurde, cały czas Pinterest. Jesus! 20 maili! Pinterest! Albo reklamy od Google'a. O! Od Antykujona. Chwila, już pobieram. Mamy fanarta, mamy fanarta, udało się! Dla mnie na początku był to problem. Było trochę trudno, ale warto było. No to się cieszę w takim razie. W sumie mi łatwiej było założyć konto na Twitchu niż na YouTube. No, szczerze mówiąc, no... Niestety, tak jak powiedziałem, zmiana była potrzebna i... Mi się wydaje ogólnie, że to... Że teraz streamy są na YouTube i ludzie bardziej ogarnięci na nie wchodzą, to wydaje mi się, że jest to wiele lepsze niż ten rozpierdolnik, który czasem mógł być na YouTubie. W sumie też, kto by pomyślał, że barierą wejścia mogło być samo to, że ludzie nie wiedzą, że w opisie znajduje się link do Twitcha. Tak, od Antykujona. Zrobiło się po prostu przypadkowo mini test na inteligencji. Ci najgłupsi nie potrafią tu wbić. Streamy są na YouTube? Nie, na YouTube są tylko informacje. Dobra, zobaczmy. Emo cringe on. Teraz, kiedy na to patrzę, widzę, jakie to brzydkie. 2018. But he's cute and he's meme. Cinnamon roll. Może teraz to nikogo nie interesuje, co właśnie piszę, więc powiem, mi również nie interesuje, że mam to, to nie interesuje. Jestem zadowolona tak bardzo. Poprawiłam i rozbudowałam neutrala, że oprócz bycia wiecznie tym smutnym, mnie się czasem uśmiechnąć, przywalić żartem, a
Jego mimika nie ogranicza się tylko do takiej smętnej. A, czyli ewolucja OC. Ale jako, że ten OC się pokazywał na artach, to jest spoko. Ja nie mam przeciwko temu nic, żadnych problemów, więc jest spoko. A na YouTube ludzie się ciągle pytają, kiedy live. No, co ja kurde mogę zrobić? Ja pokazałem im palcem przy ich nosach, że jest tak, a nie inaczej, a oni dalej swoje, no. Ale zresztą, co ja będę płakać nad rozlanym mlekiem? Kupię sobie nowy karton. Whatever. Od Pastela. Już go pokazuję, tego fanarta. Tako. I transformacja. Dopasuj do ekranu. Reksio człowiek. O, jest bardzo cute. Nie ma to jak udoskonalić ocka. Robienie konta na YouTube kiedyś. Login, hasło, e-mail i tyle. Robienie konta na YouTube teraz. Pierdolenie się z kontem Google i konieczność podawania numeru telefonu. O kurde. W sumie to kiedy ja swoje konto stworzyłem? W 2012? Znaczy no te moje teraźniejsze, no nie? Na którym jest mój główny kanał. Tak, dziś mniej więcej w tym momencie. Nie, nie, kurde, gdzie? 2016 może raczej. Bo 12 to gcp.pl było. Tak czy siak, fajny fanart, thank you very much. W sumie to mnie bardziej dziwi, że jak był ten pożegnalny stream na YouTube, to ludzie się dziwili, że czemu pożegnalny, jak tu pisali o tych cen GCP, a PG nagrywał filmik tylko o tym, że zawiesza. No i właśnie dlatego to właśnie przychyliło czarę goryczy, bo ludzie nie dochodziło do nich to, że chcę od tego odpocząć i dalej mnie o to wypytywali. No nie? I proszę bardzo, nie da się po dobremu to jebać, to krapów nie będzie w ogóle. Okej, okay, Pinterest znowu. O, kotki jakieś pokazał teraz. Zobaczmy, co tu jest. Od Antykujona. Silent Hill 2, co? Moment. 25 październik, 15. No to mniej więcej gdzieś tak 15-16. Tak czy owak, ja nie pamiętam, żebym musiał tam mojego telefonu dopisywać. Obróć 90 stopni. Dobra. James Sunderland. Dzwonek. I tak nikt nie przyjdzie na wezwanie. W czym mogę pomóc? Pamiętam to pod koniec gry w hotelu. Coś tam tutaj na recepcji można było zdobyć kasetę, którą James i Mary nagrali. Znaczy, którą James nagrał i tam była Mary. I ja chyba coś powiedziałem, że dzyń, dzyń, tu Pyramid Head na recepcji. To by pasowało bardzo mocno. No, thank you very much. Kurde, Blast from the Past. Nawet nie sądziłem, że ktokolwiek te moje let's play jeszcze ogląda. Siema PG, hey Tales Doll Games. I siema Pinterest, skipujemy. Ale serio, wystarczyło tylko na kanał wejść, by to zobaczyć. Nawet mnie to lekko irytowało. No... Ciebie lekko irytowało, a pomyśl, co ja musiałem z tym, kurde, co ja musiałem z czym się borykać, jako że ludzie to pierdzielone ślepaki i tyle. Ale no. Okej. Okay. Skip. Już do 150 dochodzimy. Skip. Okej, okay, spoko, skip. Uroki bycie youtuberem, no niestety. Właśnie najlepsze jest to, jak to, co robisz, to też czujesz, że chcesz to robić, no nie? Ale jak już czujesz, że coś jest nie tak, to lepiej w odpowiednim momencie po prostu przerwać to, co robisz i albo odpocząć od tego, albo się od tego odseparować i tyle. Bo... No, po co, kurde, masz robić coś, co nie przynosi ci radości? Od Lechan.
także znanej jako Laila Di. Laila Dai? Okej. Okay. Już pokazuję. Ostatni fanart, tak? Okej, okay, proszę bardzo. To jestem ja. A ja pokazuję faka? Mam nadzieję, że mnie pamiętasz. No, pamiętam trochę twój styl. Chyba kojarzę. Ale bardzo fajne, thank you. Thank you very much. Znam twój ból, mam identycznie. Dobra, to do zobaczenia na teraz. No, na razie. No i znowu Aizawa. Ok, idziemy dalej. Pinterest! I znowu! O, od NN. Już ściągam, są dwa fanarty. Okej. Ctrl X, Ctrl V. I tak. Ten pierwszy mi się pokazał na miniaturce, więc tego pokażę pierwszego. O kurde, już widać, że to coś naprawdę fajnego. Dopasuj do ekranu. O shit. W sumie nie mam aż tak długich włosów, ale lubię tak sobie czasami w kucyk je zawiązać. I tak zostawiam też tak w przodu jakieś przedziałki czy coś, no nie tak jak w animcach. No bardzo fajne, bardzo. Tylko poczekaj, kiedyś ci zrobię arta z Aizawą. No spoko, będę czekał. Tako. I tak. I jeszcze drugi. Na styczniowych artach ktoś prosił, abym podała swojego Devianta albo Insta, ale sprawa jest taka, że nie mam. W ogóle to nikt wcześniej mnie nie narysował. To pierwszy raz, rany, wzruszyłam się. Może pójdę założyć tego Insta. Kurde, te styczniowe fanarty to dawno temu były. W styczniu były! Oh my god! Jak ten czas szybko leci, nie? No, ale bardzo fajne też, dziękuję. Oh my god, kucyk jak w anime. PG, wyjdź za mnie, a nie, to już było. O, ale to stare, mam już Insta. O, to spoko. W ogóle ja nie wiem, ja takich stron jak Instagram to nie lubię, zbytnio ich nie używam. Bo co ja mogę tam, kurde, zamieszczać? Moje zdjęcia, jak ja zdjęć sobie nie robię, bo nie lubię? Okej, okay, Pinterest. Dobra, skip. Pinterest. Znowu. Styczniowe fanarty w styczniu były? You don't say. Ta, teraz już chyba będzie coraz to mniej tych fanartów. Cały czas mi Pinterest się pokazuje. Może kogoś nam się uda znaleźć w międzyczasie. YouTube. O, wypierdalaj YouTube. Kurde, problem z prawami autorskimi. Whatever. Nie obchodzi mnie to, że nie będę na tych filmach zarabiał czy coś. Nie tak jakbym, kurde, zarabiał na nich miliony. Instagram fajne miejsce dla artystów, fotografów i w ogóle do promowania się, ale że nastolatki zasypują tam swoje selfie, to cóż. Dla mnie Instagram to nic ciekawego. Nawet jakbym założył, to nawet nie wiem, co ja bym tam robił. Dobra, skip. O, chwila. Dobra, od Antykujona. Dwa są memeski. Tako i tako.
Pierwszy. Ja niczego się nie boję. Official hentai. Tak, ja hentajów nie trawię, szczerze mówiąc, są straszne. Kto obserwuje psa obsiłkowej na Instagram? PG, na Insta są pieski takie. Może i są, ale ja raczej nie widzę się w zakładaniu konta tam tak naprawdę. XD prawdziwe. I drugie. Avengers Endgame. Jestem najbardziej wyczekiwanym filmem w tym roku. Fanarty, Petscop 2, Hold My Beer. No przynajmniej jeden film no już nie będzie wyczekiwany. W formie streamu oczywiście. Co mnie ominęło? Fanarty. I tyle. Moja znajoma katuje mnie hentajami na WhatsAppie. Zablokuj! Discord? Nie. Pinterest. Już doszliśmy do setnego maila. Więc teraz chyba szybko pójdzie. 2 godziny 11 minut. Ale w sumie jak ludzie stracili ten... stracili chęci, bo ja i takich nie przesyłałem, to no, to się nie dziwię, że teraz ich coraz mniej. Od Murzy! A w sumie to na wyłączność moja wina, że teraz tych fanartów coraz mniej tak naprawdę, więc no, co się dziwić. Kuk! Jak Monika. Kucyk razy dwa. Emo. Krótkie. No, jak ja mam krótkie włosy, to właśnie taką minę mam. I warkocz. Warkocza nigdy nie miałem. Myślę, że nie mam aż tak wystarczająco długich włosów, żeby zrobić warkocz. Ale pewnie bym kijowo w tym wyglądał. Ale no, bardzo fajne. Rysować mi się zachciało. To git. No, dziękuję bardzo. Dam cię tu. W sumie to może... Nie, nie laguję aż tak bardzo? Nie laguję, więc mogę iść jeszcze trochę z tymi fanartami bez usuwania. Okej. Pinterest. Znowu. Tak szczerze, to warkocze są niewygodne. W sumie mógłbym to sobie wyobrazić, jako że no trzeba... Nie dość, że dużo czasu trzeba poświęcić, żeby je zrobić, to jeszcze kurde, jak, żeby je nosić, to ściska włosy i pewnie takie tam sprzeczałabym się. A, no to w takim razie nie wiem. Albo YouTube, albo Pinterest. Ja pierdzielę. O, chwila. A, dobra, idę dalej, bo to paintowe coś. Nieważne. Dalej. Nienawidzę warkoczy. Ja w sumie jak już to tylko w kucyku mogę chodzić. W warkoczu nigdy nie próbowałem i nigdy nie myślałem. O shit. Od antykujona. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I tak. Tu jest pikachuj. Coś mi to przypomina. Identyfikuje się jako delfin, ta co? W ogóle co ja wiem, jestem golona na chłopa od 3 lat. Ja osobiście lubię bardzo nosić warkocze. W sumie to trochę straszne jest to, że część tych artów mógłby narysować osoby spamujące CNGCP lub nieogarniające, że streamy są tu. Mam nadzieję, że jednak większość jest od ogarniętych ludziów. Mi się wydaje, że raczej właśnie ogarnięci ludzie bardziej te fanarty wysyłali. Chociaż kto wie. W sumie też z tych ników i z tych styli to dużo ludzi pamiętam, ale nie widziałem ich już od dłuższego czasu. Zgaduję, że to dlatego. PG nie pokazuje tych shipowych. No to też prawda, ale mimo wszystko nie było ich aż tak dużo. Może na początku trochę tak, ale teraz już praktycznie ich nie ma. Teraz praktycznie nie ma niczego poza Pinterestem!
i YouTube'em. O, Full Metal Alchemist mi pokazało. Nie. 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 O kurde, moment. O, ten fanart jest fajny. Zobaczę go sobie później. Będą tylko fanarty. Tak, będą dziś tylko fanarty. Zresztą zawsze tak mam, że to co ustalone, to tylko to będzie. YouTube, wypierdalaj. Pinteresty też, jakiś Discord, nie. Już dochodzimy do 60 odebranych maili, więc tak to szybko teraz pójdzie już. Myślałem, że będzie trochę tego więcej, ale... Kurwa! Od 90 do 60 Pinterest. O, 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 o! O, chwila, chwila. Coś tu jest niepokojącego. Okej, to nie jest niepokojące. Dwa. Będą dwa fanarty od Asi Motek, czyli od Murzy. Pinterest to nowy mem kanałowy. Nie, raczej nie sądzę, bo wy tego nie widzicie, tylko ja to widzę. No kurde, ja pierdzielę, jak mi to wkurza, jak tylko jedną rzecz pobierasz. Mimo tego, że klikam wyraźnie w dwie. Tak o, klej. To w sierpniu zrobię ci spam fanartów, ja, ale nie na Gmailu, tylko na Yahoo. Bo od razu będę mógł te fanarty na streamie pokazać. Tak ogólnie jest lepiej moim zdaniem niż robienie filmików. Bo dzięki temu przynajmniej no, jest jakaś interakcja z ludźmi, przynajmniej z tymi, którzy byli na streamach, nie? Tak jest milej. Co w sierpniu? A dobrze, dobrze. No to spoko. Bo już ten fanart od... Ten mail od fanartów już nie będzie. Obrócił 90 stopni. Ale może byś Moniki nie zabijał. To kogo innego mam zabić? Później nie się dziwisz, że PG ci nienawidzi. BGLF fanarty wygląda jakbyś miał tapetę na pulpicie. No taki... Taka fajna mozaika, no. To bardzo ładne jest. Widzicie, ja też jestem artystą. Robię arta z waszych artów. Chociaż moje poczucie estetyki jest do dupy. Murza co? Nie wiem jak poderwać PG. To proste, zaimponuj mu. Okej. A dobra, czyli te fanarty jednak były trochę niebezpieczne, ale nie aż tak niebezpieczne jak myślałem, więc okej, może być limit, ale limit naprawdę. Okej, idziemy dalej. A nie, stój, co ja kliknąłem. Nie wkliknąłem w to, co trzeba. Teraz muszę się pierdzielić z całą listą maili. Moment, muszę wrócić tam, gdzie byłem. O matko, ile artów. No, to jest druga ściana, można powiedzieć. Bo wcześniejsza mi lagowała, musiałem je usunąć. Dobra, Pinterest. A to nieudane podrywy, więc nie. Pinterest. O! Od Karosi. Czyli od Karo. Już pokazuję. Look at this. Naprawdę bardzo fajne. Jeszcze ta herbatka. O kurde. I nietoperki. O, jakim jestem szatankiem. Jeśli robisz fanarty, to wiedz, że coś się dzieje. Tak, twoja estetyka jest lepsza niż moja, no. Ja bym nie powiedział. Bo ja nieraz miałem coś takiego, że z estetyką miałem problemy. Ale to, no.
No super. Herbatka i nietoperki zawsze great. Nietoperze są bardzo, bardzo uroczymi zwierzątkami. O! 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 Wiertowski, dziękuję bardzo za jeden razy bit. Dziękuję bardzo. W sumie nawet zapomniałem o tym, że jest coś takiego. Ten tir. Czy coś. No, tak czy siak dziękuję bardzo. No. Czy ja nie umiem rysować? Ja też nie. Znaczy no, ja mam swój własny, niepowtarzalny styl. Co zresztą widzieliście nieraz. Tak czy siak, Pinterest. I ładuje się. Doszliśmy do 50. Maila i zgadnijcie, co to jest. Pinterest! Znowu. A teraz YouTube. I znowu YouTube. Pinterest. I YouTube. Co? Zmiany w warunkach korzystania z usługi YouTube. Whatever. Nie interesują mnie takie rzeczy. To na Yahoo też będą fanarty? No na Yahoo teraz trzeba będzie przesyłać, bo na Gmailu już nie za bardzo. O, chwila, martwy mem JPG. Zobaczmy. Najpierw zobaczę, o czym to jest. O ile mi się... A, okej, dobra, to jest niebezpieczne, więc nie pokażę. Dobra, idziemy dalej. Tak, ja słuchaj, MLG Kuba 11 zrobił z dwóch słów słowo chuje, zrobił on to z Pikachu i dziękuję. Aha. Wróciłam, hej Seonguk. O, to jest coś fajnego. Od Murzy. Look at this. Fajne gwiazdozbiory, fajny księżyc i ja sobie z Totodilem śpię na brzuszku. Znaczy no, on na moim brzuchu śpi, nie? Czuć, kiedy umiesz rysować tylko kotki i łyse chibi. No, bardzo fajne. Ja bym tak spał. Stylowe. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dam cię tu. Myłabym. Nie! Ja mam tylko... Ja tylko mogę myć. Dobra? Okej. Okay. Od Usonokage będą dwa. Ctrl X. Ctrl V. Ashi lubi myć Feraligatra. Ale ja nie pozwolę jej na niej, bo ja go myję. Okej, okay, pierwszy. Transformacja do pasu i do ekranu. A, chyba widziałem ten art. Ale to nic. Jebane creepypasty. To jestem ja, jestem seksi! Trochę taka jak dziewczynka. W sumie pewnie to jestem ja jako dziewczynka. Ja bym głaskała, ja bym jadła, to Dale sam się umyje własną wodą. No ale no, jak jest duży, to trochę mu ciężko do plecków sięgnąć, więc trzeba mu pomóc coś niecoś. Okej. I drugi jeszcze wam pokażę. Tak? O, oczywiście, że nie. Tak. Czuję. Transformacja do pasu i do ekranu. O. Tak, pamiętam, że widziałem tego arta gdzieś. Z Toru Kobayashi i z Kaną. No bardzo fajne. Ja będę słuchać jednym uchem, bo muszę się zacząć pakować na wyjazd. O, to spoko, a gdzie jedziesz? PG, zagrałbyś w mój fangame. Nie, sorry, ale fangame'ów nie robię. Teraz nowa zasada z fangame'ami. Fangame'ów nie robię, chyba że ktoś będzie często się udzielał i na streamach, i na serwerze, bo po ostatnich fangame'ach mam wrażenie, że wszyscy tylko używają tego, żeby swojego podciągnąć. Jadę w Tatry. O, to spoko.
ogromnego chodzenia po ogromnych górach, bo i żeby cię nogi bolały. Bo jak bolą nogi, to znaczy, że jest, że jest super. Ja lubię, kiedy mnie nogi bolą, bo to znaczy, że przeszedłem bardzo dużo kilometrów. Zobaczy tylko ten art. Okej. Okay. Czyli fangame Piotrka będzie na przykład? No tak, bo... No, no on na serwerze jest i na streamach też się udziela, to czemu nie? Czyli w tym wypadku zajmie mi to 69 lat. To co, już mogę uczyć się robić fangame? Tylko by oscypków mi nie wpychali, bo ich nie lubię. O, ja uwielbiam oscypki, one są dobre. I ten fanart jest od Murzy. To jestem ja, Luigi. Ja Luigi. I am Lugi. Będę wygrywał, nie robiąc absolutnie nic. No, dziękuję bardzo. Ja byłem se w sklepie po śpiwór na wyjazd. O, to na kilka dni widzę się szykuje coś. Ja narysowałam fanarta z głupimi bachorami z serduszkiem. Play Party Babies. Dobra, skip. Pinterest. Tego arta już pokazywałem. Z małą Hanią. No, pokazywałem. Ten fanart pamiętam. Więc skip. YouTube, skip. Super Edgy Extreme Lord has subscribed to you on YouTube. A co mnie to obchodzi? Znaczy, no, nie to, że mnie to nie obchodzi, tylko, że kurde, niepotrzebnie... Ja mam prawie 300k subów i mi wysłali mail, że jakiś jeden kanał mnie subskrybował. No kurde! Na cały tydzień. O, to spoko, to dużo. Okej, okay, od Murzy będzie dużo Solara Blueberry'ego. Bo jest ich aż 4. I je wszystkie pokażę. Bo są safe for work. Okej, okay, pierwszy. Solar Blueberry, Kaiser the Immortal Supreme Hedgehog. Kiedyś z klasą byłem w górach. Taki chłopak nazywał się Cypek. Później wszyscy po śniadaniu nazywali go Cypek Oscypek. Oscypki są mega dobre. Ja lubię ten słony smak. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie wiem, ja ogólnie lubię bardzo słone rzeczy. Drugi fanart. Solar Blueberry już widział dużo shitu i teraz poszedł zabijać wszystko, co jest chyba w Danganronpie. Bo ta różowa krew jest bardzo rozpoznawalna, jak się grało. Przynajmniej w jedną część, chociaż w jedną część. Ja grałem w jedynkę, więc no wiem. Trzeci. Jest myślący Solar Blueberry. Kurwa, weź tego arta, który... No, dziękuję. Ja pierdzielę, ja klikam. Klikam po całym tym, po całym arcie i mi zaznacza to co ten art zasłania. No ja pierdzielę, OBS, czy ty jesteś pojebany? Pewnie, że jesteś. Na Solara wyślę serducho. No, a bardzo fajny. Widzę tutaj przed wniebowstąpieniem jest, bo motylki latają i jest światło święte przy najświętszej dziewicy. Niny the Killer. Albo Jane. Chyba Niny bardziej. Okej. Okay. I... Czwarty. Solar has ascended. Nie wiem czemu, ale tak w miniaturce ten art mi trochę coś z Touhou przypominał. Danganronpa is great. No, przynajmniej pierwsza część, bo dwójce i trójce wypowiedzieć się nie mogę, bo nie grałem. Okej. Okay. No, bardzo fajne, dziękuję. Ocetki PG zaczynają życie na własną rękę. Dobra, idziemy dalej. Pinterest. Okej, okay, to skip. Już nieaktualne. Okej. Okay. Moment, już pobieram. Od Murzy.
Tako. Może zrób znów usuwańsko i te ostatnie arty na pustym ekranie znów. W sumie jak mi zostało pewnie tego już, no już 27 maili, a pewnie większość z 20 z nich to z Pinteresta, to w sumie po co usuwać tak naprawdę. Niech tak będzie jak jest. Jak na razie. Bo dopóki nie zacznie lagować czy coś. Więc tak, proszę bardzo. Transformacja, dopasuj do ekranu. To jest Reksio! Taki trochę cyborgowaty. I ma nawet Banhammer. I jest zielony. No, fajny Reksio, fajny, fajny. Chociaż myślę, że chyba powinienem go... chwila, obrócić trochę. W ten sposób, o właśnie. No. Wygląda trochę jak postać ze Sly Coopera. Z tym młotkiem też. No, bardzo fajne. Dziękuję, dziękuję. Dam cię tu. No w sumie fakt, po prostu zaczęło łapać ci inne rzeczy i myślałem, że laguje. No, może już powoli zaczyna. Ale wytrzymamy. Dobra, dalej. Generation. Request for exclusive partnership. Ale ja nie potrzebuję żadnych partnerów, jak ja na YouTubie praktycznie nic nie robię. O. YouTube? Znowu, kurde, codziennie dostaję masę komentarzy i dopiero teraz YouTube pisze, że ktoś jeden jakiś komentarz wstawił. No kurde, YouTube, ty bęcwale. O. Okej, od Murzy. Już pobieram. Tylko Omnitrix ma na nodze. Dobra, zobaczmy. Mój styl. Franbau. To chyba ten Franbau kojarzę. Sally Face niezbyt. Invader Zim kojarzę z memów. W IB grałem. Night in the Woods chcę zagrać. I no, futrzakowy widzę jestem. No, bardzo fajne. No, dziękuję, dziękuję bardzo. Chwila. Tako i dam cię NCPNC, w której ręce może tutaj, o. Dobra, thank you very much. Oh my god, Fran. Tut. Pinterest. Okej, dobra, może być. Od Murzy. Kolejny fanart. Ja jako Vocaloid. Hatsune Pegieku! Opatentuję to kiedyś. Spóźniłam się. No trochę właśnie do końca fanartów dochodzimy. Ale no, nie martw się, powtórka zawsze będzie. Powtórka ta wyjątkowo będzie na głównym kanale. Ale nie wiem, czy... Nie wiem, czy ją dam od razu, bo najpierw chciałbym za te MLG się zabrać i je skończyć. Może po MLG dam to i Protegen Trap później. Żeby nie było, że PG robi byle co na kanale czy coś i że umiera znowu. Oki skip, bo znowu Pinterest, Pinterest. Skip, 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 skip. Sprawdź swoją ostatnią... O, o, już mi Google kasę wysłało? Dwa dni temu? Nice! Będę miał wypłatę, może sobie za nią kupię coś fajnego, jak monsterka. Kurde, copyright content stream z Tekena 4, serio? Jakiś Videoland pierdzielone chińskie gówno. Oczywiście, że będzie claimować, bo te systemy YouTube'a są bezużyteczne. Od Momokuno Hebi. Jeśli tam jakoś jest, może się spodoba. No, zobaczymy, zobaczymy.
Ale już widzę po miniaturce, że jest coś fajnego. Chwilka. Transformacja. Tako? O nie! Lee, to nawiązanie do streama z napierdzielania się sieciowego z Tekena. Na mnie działają tylko gołe tygrysy, ale bez Leny Face'a. Proteiny i kwiatuszki. Kurczę, ale naprawdę bardzo fajne. Oh my god, is that the Tekken reference? Oh yes. No, bardzo fajne. Jezu Chryste, dziękuję, dziękuję. Naprawdę umiesz ładnie rysować. Oh my god. Że narysuję PGK jako Patapona. No oczywiście, jeżeli chcesz. Okej, okay, więc dziękuję bardzo. I kolejne 4 od Momokuno Hebi. Okej, okay, ściągam wszystkie. Tak o. Takie bardziej szkicowe chyba? Ale dla mnie git. Dobra, tak o. I będą 4. Pierwszy. Hi, senpai. Hebi. Czyli ja. Dla PG. O! Bonus. Okej, spoko. Widzę, że... jest pewna osoba, której ten fanart się nie spodoba, ale pewnie nie z wyglądu, tylko z treści. Już się boję artów typu PG The Killer z pociętą japą i jak dalej z kiszkach killerów. Były takie, ale nie były złe. Więc no. Tako. Drugi. Gdy PG przegrywa. Igmfboch siusiak? No bo ten... w Tekenie akurat jak przegrywałem, to aż tak bardzo się nie wkurwiałem. No może poza jednym, kurde, tym... za jednym przypadkiem, gdzie lałem się z postacią DLC. Pchi, mogą cię podrywać, ale rozwodu nie dostaniesz. Tak nikt nie kocha cię bardziej niż ja. Znowu ta kreska mi przypomina Solitera. Chyba kojarzę kreskę, ale Solitera nigdy nie oglądałem. Dobra. Więc tak. Transformacja w obróć. Każdy inny youtuber, gdy przegrywa. Kurwa! A, dobra, to było pierwsze. A ja, kiedy przegrywam, to robię siusiaki. Okej, okay, no to ma w sumie trochę sens. I ostatni. O nie! To źle wygląda! Proteiny! Tak bez kontekstu to by wyglądało, jakbym Kinga podrywał. Więc. Ale proteiny i tyle. Chcesz zjeść mojego kwiatka? Mogę ci go dać. Zrobię z gołego tygrysa... No dobra, nie tygrysa, Lamparta. Zrobię wegetarianina jak mój wilkołak. Bear Grylls. Dobra. Jakbym ja był byłbym Bear Grylls'em, to bym dawał wszystkim robaki i powiedział proteinki, ale robaków nigdy nie jadłem i raczej na to się nie zapowiada. Pinterest. O! Dobra, skip. Dobra, skip. I dobra, skip. No i doszliśmy do końca! Jako ostatni art dostałem jakiś szypowaty, więc no tego na pewno nie pokażę. Ten, kto stworzył to cudo, wyjdź za mnie. No, można powiedzieć, że to by było na tyle. Jeżeli chodzi o zaległe fanarty. 2 godziny 39 minut streama. No, minus te 15 pogadanki początkowej, więc można powiedzieć, że mamy jakieś 2 godziny i 25 minut, czy coś takiego. Ja? Nie!
No niestety, no już koniec. Całe szczęście już no, z artami się uporałem. Ile ich było ogólnie? 104. No. Tak za niedługo znowu będzie miał zaległości w artach. Właśnie nie będzie, bo to jest ostatni odcinek fanartowy, który robię. I ten też na YouTube prześlę. Na replaya, na YouTube'a i no, zostanie na Twitchu, bo to w końcu też powtórka ze streama, nie? Moment, czy ja ustawiłem na Twitchu, że to jest art stream? Bo trochę się cykam tego, że zaraz mi tutaj coś zrobił wrednego. No, no kurde, no maksymalizuj się, tak, art stream, dobra. No, to tak. W sumie możemy trochę... No, ustawiłem, dobra, całe szczęście. W sumie teraz która godzina? 17:30. To w sumie możemy teraz troszeczkę pogadać, nie? Z jakieś 10 minut. Bo no, szczerze mówiąc, nie mam zbytnio sił przez to gorąc na robienie czegokolwiek innego tak naprawdę. Bo jestem mega zmęczony i takie inne tego typu sprawy, nie? Znaczy nie to, że mega zmęczony, ale kurde, ta gorąc mnie dobija. Przynajmniej miałem siły, żeby te wszystkie fanarty pokazać. Ale dobra, jakby było coś nie tak, to na początku bym napisała. No, kontroluję to zawsze spokojnie. A, no to spoko. O nie, a chciałem jakieś 10 lat wymyśleć arta, ale zawsze możecie arta wysłać, tylko że na Yahoo, bo i jak na Yahoo wyślecie, to zawsze mogę pokazać po streamie, nie? Ja sobie narysowałem jednego arta i wyślę na Discorda. Spoko. Pewnie coś z Kingiem będzie, bo ja wiem, że ty go lubisz. I się boję. Ale dobra, to tak. Ogłoszenia parafialne, nie? W piątek... Oczywiście ogłoszenia o ile temperatury i będą w porządku. Bo no, z nimi to... Będzie coraz niestety goręcej, jutro będzie apogeum, no nie, i później będą nieco się zmniejszać, ale nie mam zielonego pojęcia jak to będzie. Tak czy siak, w piątek będzie dalsza część Nuzlocka, też o 15 się zacznie i no, będziemy rozpierdzielać wszystko i wszystkich w Kanto i w niedzielę zaczniemy Detroit Beyond Human. I będziemy, kurwa, rżeć z tej gry. No bo jednak parę problemów z nią mam tak naprawdę. Więc no. Ja właśnie coś rysuję odnośnie dzisiejszego tekstu. Dam spoiler, że Gienia będzie na arcie. O nie! O nie! Nie będzie, bako. W sumie to i tak nie umiem rysować. O nie, boję się. Ten gorąc pochodzi od ciebie, bo jesteś taki hot senpai. O! A u mnie w Małopolsce nie jest aż tak gorąco. U mnie w Belgii jest. Jest teraz, w sumie sprawdzę w internecie. Ile teraz pokazują słupki rtęci, znaczy nie rtęci, bo ona już jest zakazana. Meteo. 38. 37 stopni teraz jest. Jesus Christ, jak ja bez wiatraka bym nie wytrzymał. Oh my fucking god. O. I tak, jutro ma być 40, ale pochmurno ma być całe szczęście. Piątek 36. Sobota i niedziela mają być już chłodniejsze, bo ma deszcz padać i później, kurde, znowu temperatury troszkę w górę pójdą. Widziałam zapis streama z Baldim. Współczuję tej tortury z tym barachłem. Dziękuję, Karo Grey i no... Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że już nigdy więcej takie streamy się nie trafią. U mnie na Śląsku jest 27. To kurde się cieszcie, że w Polsce takie niskie temperatury, przynajmniej na razie. Poznań 29. Dobra, to ja lecę, PG, nara. Na razie, Miłosz. O cholera, jak ty tam żyjesz? U mnie jakieś 22? To się cieszcie, że u was jest chłodno. Jak ja, kurde, w nocy dziś zasnę? No dobra, no jakoś udało mi się tej nocy zasnąć, ale no, trochę ciężko było.
Bo ten, też jutro muszę na szóstą się budzić, bo no, też będę miał parę rzeczy do zrobienia. Przyjeżdżaj na Śląsk. O chuj, jakim cudem ty tam jeszcze żyjesz? Przecież twoje jajca twarde jak żelki z Biedronki stałyby się soczkiem. O nie! O nie. W sumie to ten. W sumie fanarty mogę już usunąć. Jak już skończyliśmy je oglądać. Dobra, przygotowujcie stopery. Ciekawe, kiedy wszystko zostanie usunięte. 54 itemsów. No kurde, wszystko leci tak jak krew z nosa. Łączamy stoper, stary dobry mem. Oby w Kostrzyniu było ponad 30. Mój namiot ma chłodne wnętrze. Temperatury podczas Woodstocka minie straszne. Fuck yeah! Dzisiaj w Kołobrzegu jest 27 stopni. Please help. 37! Co ja mam powiedzieć? W sumie ten Baldi, to gdyby nie niektórzy widzowie, nie byłby taki zły. Mi się wydaje, że z Baldiego to może nawet i widzowie nie byli tak naprawdę, bo no wiadomo, Baldi wtedy, może i teraz jest popularną grą, to myślę, że byle kto by tylko wchodził, by zobaczyć jak się to streamuje. O, coraz szybciej się usuwa, coraz szybciej. Jej, dobra, mamy czarny ekran. Czarno to widzę. Przy okazji może już ustawię ten opóźnienie mikrofonu, żeby przyszykować się na... Nie mogę opóźniać, bo ja na PC-cie będę grał w Pokémony przecież. No, jak już to w Detroit. Kurde, przydałaby mi się ta nagrywarka taka, ta Elgato, ta nowsza. Tylko problem z nią jest taki, że ona działa pod USB chyba 3.0, a u mnie gniazdo USB 3.0 jest zjebane. Więc no, tak i tak, to na jedno i to samo wychodzi niestety. Ale jak gdzieś tanio znajdę, to żeby już... Kurde, mieć na zapas, to sobie kupię i tyle. Jego piękny czarny ekran, widzę czarny ekran. Czarny jak Mark Hameryka. A widzisz, PG, zachciało się mieszkać w kraju wiecznej Brukselki. Brukselka jest smaczna. Słuchawki mi padły znowu. Idę rysować raty. Cześć, PG. Hej, hebisy, chopaciec. No, hej, hej. Koło 45 sekund się usuwało, no... O mój Boże. Więc no, w sumie ten mail mogę zamknąć. Co to jest? A, rozumiem. Dobra. Brukselki są ble. Mi smakują. W sumie no, są dość gorzkie, ale... Nie wiem, ja lubię gorzkie. Zamknij go raz na zawsze. No, w sumie jak tam będzie z live'ami za tydzień? No, za tydzień się zobaczy. Bo ten, myślę, że jak Detroit dogram do końca, no nie, myślę, że to też, tak jak Heavy Rain, to jakieś 3-4 sesje będą na pewno, maksimum, to może Spyro będę zaczynał powoli, dwójkę. Bo też dużo ludzi o to pyta, trzeba by było no też zacząć, bo też bym chciał dwójkę przejść, bo w dwójkę i trójkę nigdy nie grałem i to będzie tak trochę na ślepo w sumie. A słyszałem, że są dość inne niż pierwsza część, bo to bardziej takie musisz coś zrobić zanim pójdziesz do przodu, na przykład nie wiem, zapłacić tymi szmaragdami czy coś, no nie? I takie tam sprawy, więc no, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Kiedy mój obiecany stream z Simsów? Nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy. Ja teraz Simsów nawet nie mam na komputerze zainstalowanych. Więc no, z tym jest mały taki problem. W sumie Simsy to też musiałbym kiedyś gdzieś wsadzić, tak naprawdę. Właśnie dostałem powiadomienie z YouTube i aż się zadławiłam herbatą. Powiadomienie z czym? Z tym, że stream ma być dzisiaj, czy coś? Trzecia część Spyro, nie spyto. Moja ulubiona część. No, w sumie też jestem ciekaw, jak pozostałe
jak dwójka i trójka w ogóle wyglądają. W końcu, kurde, kupiłem te giery i fajnie by było je przejść do końca. Śmiałabym się, gdybyś zrobił streama z Minecrafta. Na mod rozmowy wysłałam. O, to zaraz się zobaczy. Napisz komentarz pod zapowiedzią streama. Dostań takie pytanie. A w sumie, to co z demonofobią, jak kiedyś odpowiadałeś, to wybacz. Demonofobia nie ma, niestety nie ma mowy, żebym demonofobię zrobił na Twitchu, bo z tego co wiem, to ta gra dalej robi się coraz to bardziej zboczona i krwawa i wydaje mi się, że na Twitchu to by nie przeszło. Uważaj, drugi, bo druga część jest pojebana. No raczej nie będę musiał uważać, bo jej nie zrobię, więc no... Jestem bezpieczny. W sumie 300 maili i dostałem 104 arty. O, i jeszcze zważając na to, że w niektórych mailach było kilka artów, to powiedzmy, że jakieś 90 maili było z artami. Plus jeszcze parę, które pominąłem, bo były zbereźne. To powiedzmy, że 100. I kurde, 1/3 tych maili to był, kurde, 2/3 tych maili to był spam. Pamiętaj, gdy ktoś pyta, kiedy Minecraft albo kiedy Fortnite, to tylko se jaja robi. Jeśli chcesz ograć pozostałe części Spyro, to zobaczysz trylogię Crasha. W sumie, no, w Crasha z chęcią też bym zagrał, nie? Chociaż, no, tą trylogię już oryginalną ograłem na PlayStation 1. W sumie nawet pamiętam, że kiedyś robiłem z pierwszej części streama nawet. To też było wtedy, jak jeszcze po raz pierwszy streamy na Twitchu robiłem. To akurat z jedynki Crasha w 4 godziny chyba ją skończyłem. Tak mi się wydaje. Ale no, nie pogardziłbym remake'ami, szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, czy bym Crasha oplatynował, bo słyszałem, że są kurwiające, więc może jak już to, jeżeli chodzi o nie, to po prostu bym przeszedł grę i tyle, nie na 100%, nie? To by było zbyt okropne i bym cierpiał mocno na tym. W końcu Crash Bandicoot to jest Dark Souls platformówek, czyż nie? Mój monsterek nawet już chłodny nie jest, tak jest gorąco. Powa Crasha była nawet użyta w maratonie psychopatka. Makaronie! Możliwe. Pamiętam, że coś tam było chyba. Ale ja już nie pamiętam, jakich gameplayów konkretnie używałem. Pamiętam tylko, że był Fir. Jeżeli chodzi o psychopatkę. PG szykuje się na art. Ale już teraz artów nie będę pokazywał. Jak już to te dzisiejsze czy coś, to pokażę w piątek. Prawdopodobnie, o ile stream się odbędzie i nie będzie zbyt gorąco, to po prostu go wtedy pokażę i tyle. To tak w sumie można już powoli kończyć tak naprawdę. No dzisiaj w sumie no można powiedzieć, że wyrobiłem normę tak mniej więcej 3 godzin streamów. No bo ja w sumie, jeżeli chodzi o streamowanie, to tak to już po 3 godzinach myślę, że można już powoli kończyć, bo już po 3 godzinach to tak trochę się zaczyna robić, zmęczenie wchodzić i takie tam, więc... No, to w takim razie... Szkoda, że do końca miesiąca nie będę mógł wystawić swojego arta. Ale 26 lipca to raczej nie jest jeszcze aż tak koniec miesiąca, więc no... PG, a 1 sierpnia będzie stream. To dosyć ważne, bo muszę zacząć montować część animacji, którą zrobiłam, zanim tablet umarł. Czekaj. To czwartek. Nie mam zielonego pojęcia, nie mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy. Ale nie wiem. Jeżeli pojutrze i 28 zrobię streama, to... Jako, że będą 4 dni streamowate, no nie, to prawdopodobnie poniedziałek i wtorek następny, 29-30, zrobię sobie wolne.
I 31 będzie stream. I 1 prawdopodobnie nie. Jak już to 2. To tak trochę wpada między te. Ale nie wiadomo, nigdy nie. Zobaczy się. Sayonara. No na razie, Fatro. Nie będę mógł do końca miesiąca, bo to na Discorda chcę walić. A, dobra, rozumiem. Dobra, to tego. Ja będę już w sumie uciekał, bo no... trochę już wypada uciekać, nie? W sumie może trochę w Heavy Raina pociupię, żeby pozdobywać te cholerne trofea, bo czemu nie? Bo szczerze mówiąc, tego Heavy Raina tylko dla trofeów ogarnę, bo czemu nie? Więcej trofeów to większy siusiak internetowy i większy szacun na dzielni, nie? Dobra, to... Tak jak powiedziałem, widzimy się prawdopodobnie w piątek o 15:00. No nie oczywiście jak będzie stream na 100%, na 99%, to wydarzenie zrobię na YouTubie, więc wypatrujcie tego. I no, na razie wszystkim! Cześć!